Państwu, kochani moi. Ja tak chciałbym jeszcze na samym początku, dlatego wykorzystać tutaj chwilę rozgłosu, którą tutaj pozwolono mi skorzystać w komisji śledczej. Chciałbym się odnieść tutaj do Eli Gavin. Bardzo jest mi przykro, że ty mówisz, że ja cię nękam, bo w jaki sposób ja cię nękam, kobieto? Ja po prostu zaczepiasz mnie, próbujesz się na moich plecach jakoś wybić tutaj. Ja powiedziałam 3 miesiące temu na twój temat wszystko, w filmie na YouTube. Ja nie wiem, kobieto, ty mówisz, że ja się chcę wybić na twoich plecach. Ty masz 10 tysięcy subskrypcji, ja mam 20 tysięcy, 20 z kawałkiem subskrypcji na YouTube. Faktycznie, jeżeli odpalam live'a na YouTube, jest tam po 30-40 osób, no bo ja już nie kręcę afer z Marlenką i obsługuję się innym nickiem, wiesz o co chodzi. Troszeczkę to inaczej wygląda. Jeżeli jesteś od 20 lat w branży social media, w branży fotograficznej, no bo to jest jakby nie patrzeć taka ogólnikowa branża publicystyczna, to powinnaś sobie zdawać sprawę z tego, na czym to polega. I powiem ci tak, jeszcze Elu, bo wiem, że to usłyszysz. Ja nie jestem chujem do szczania, jak tam Marek, Janys, kurwa, Mruk czy inni twoje przydupasy. I ja się z tobą pierdolić, wariatko, nie będę, bo słuchaj, będziesz mnie oczerniać dalej. Ja powiedziałam, ja mam do ciebie na dzień dzisiejszy neutralny. Cały czas jest neutralnie, więc ja tam cię nie wyzywam, nie hejtuję, ale jeżeli naprawdę będziesz dalej ciągnęła mój temat na swoich Discordach z tymi swoimi, wiesz, boomerkami i przydupasami, no to autentycznie ja rozegram z tobą dramę. No to ja, uwierz mi, że ja znajdę na to bardzo dużo czasu. Bardzo dużo czasu na to znajdę i uwierz mi, tak jak ci napisałem u Marka na serwerze, żeby tutaj przekazał, on powiedział, że nie zrobi. Ja wiem, kto wyjdzie z tarczą, a kto wyjdzie na tarczy w tym pojedynku. Także naprawdę, ja do ciebie, kobieto, nic nie mam. Ja cię nie nękam, dzwoniłem do ciebie wczoraj, żeby wyjaśnić tylko i wyłącznie tą sytuację, żeby porozmawiać z tobą, jak człowiek z człowiekiem. Uwierz mi, że naprawdę, ja umiem rozmawiać jak człowiek z człowiekiem. I nie mam zamiaru cię nawet wyzywać. Do momentu, aż naprawdę nie przegniesz. Bo jeżeli ja z tobą, uwierz mi, rozegram dramę, no to będziemy się dramować, no. Będziemy się dramować na wszelkie sposoby. Ja jestem taką osobą, że jak ja z kimś mam konflikt, to ja u mnie nie ma żadnych zasad moralnych, nie ma żadnych zasad nie ma. Także z tym się akurat zgodzę, że jestem psychopatą, jeżeli ktoś ma ze mną kosę, nie ma żadnych zasad moralnych. I uwierz mi, że kurwa gorzej niż gówno. Rozumiesz, ja potrafię zapchać rury. Ale dobrze, dziękuję bardzo tutaj za wypowiedź, tak before. Słuchajcie, moi kochani, jako iż ja tutaj zostałem w komisji śledczej, jaka to jest komisja? Dzisiaj? Przepraszam, Rafał, zanim zaczniesz, Gryfica i Izabela chciały dołączyć na podium, Nie bo mogę na Gryfica razie znalazła dołączyć, nie wiem do łapkę. czego. Komisji śledczej dzisiejszego tutaj przedstawienia. Słuchajcie, będziemy mieli taki dosyć bardzo dwie kontrowersyjne osoby, a w zasadzie jedną kontrowersyjną osobę, o drugiej wiemy bardzo mało, ale miejmy nadzieję, że dzisiaj się na tej komisji śledczej dowiemy. Jedną oczywiście osobą, jak już wiecie, to jest tutaj Janys. Jest to osoba, no nie, której nie muszę przedstawiać tak w zasadzie, no bo wszyscy go znają, wszyscy go kochają i wszyscy za nim tutaj przepadają. A jej tutaj osobą drugą, którą tutaj z drugą stroną konfliktu, to jeszcze się okaże, kto jest oskarżonym, a kto jest poszkodowanym podczas dzisiejszej komisji śledczej, jest niejaka Wer, użytkownik o pseudonimie Wer, która wczoraj zrobiła rewolucję na serwerze markowym. I została mianowana administratorką. Wiele jest nieścisłości tak naprawdę. No, od wczoraj pojawiło się wiele, wiele różnego rodzaju newsów. Najprawdopodobniej Marek miał jechać do Anglii, bo najprawdopodobniej ta użytkowniczka mieszka w Anglii. Miał pojechać nawet Marek tam. Tak. Miał wziąć kupić bilet i Marek miał pojechać do Anglii. Tak. Ale no, ja tylko zapowiedziałem. Reszty dowiemy się z dzisiejszego. Ja po prostu chciałbym się dowiedzieć, czy jest tutaj z nami, czy są z nami jedna przynajmniej strona, czy jest Janys przede wszystkim tutaj na dzisiejszej, tutaj naszej komisji śledczej. No. Czy Jan. Przepraszam, Janes napisał, że kończy rozmawiać z Elą i że zaraz będzie. Dobrze, dobrze. Zaraz w takim razie poczekamy. Może tutaj ktoś z komisji śledczej chciałby coś jeszcze dopowiedzieć, bo ja tutaj tak opowiedziałem ogólnikowo. Zapraszam. Zapraszam do mikrofonu. Widzę, że odwiedziła nas bardzo ważna osoba, która brała udział w poprzedniej debacie, bo widzę, że Chester do nas dołączył. Czy wyrok już zapadł, Paluszek? Miał zapaść wyrok. No, z wyrokiem musimy poczekać jeszcze chwilę, ale no niestety dowody na Chestera są
przerażające, więc... Tak, też udało mi się zebrać trochę tych dowodów. Prawdopodobnie będzie kara śmierci, ale to jeszcze poczekamy. Będzie stream. No. Chester, później cię zaprosimy, tylko na razie ty będziesz dopiero drugi. Jak chcesz teraz, to niech biję. I tak Janysa jeszcze nie ma. Janys no już właśnie. Jest. Janys jest. Musicie go dodać. Aha, to czekaj. Troszkę szukam. A to poczekaj, Chester, po tej sprawie wyrok zapadnie. No, ja zaprosiłem. Będziesz mógł się odnieść później do tego, jeżeli przeżyjesz. Witam, Janys. Janys chyba ma możliwość samemu wchodzenia. Janys, słyszysz nas? Ma moderatora. Powinien sobie sam móc wejść. Jest, ale nic nie mówi, bo on mówił, że z Elą rozmawia. A. To może jeszcze z nią rozmawia. No i wyszedł. No, widzę, Chester sobie odpuszcza jednak. No nie dziwię się, nie dziwię się. No ja tak samo, więc... Zbyt wielkiego klauna z siebie zrobił. O, wbił. Halo, Janys. Janys, proszę głos. A gdzie jest Kosu w ogóle? Trzeba Kosa spingować. Nie działają twoje teksty UW. No... Chester, twoje teksty na kobiety też nie działały. I się kończyło, jak się proszę tutaj kończyło. Bez prób zastraszania, Chester, bo... Nie słychać cię, Janys. Bo to na telefonie jest tak spierdolone, to podium. Halo! Tak, no. O, jest! Witam. Nie mogę. Ja chciałem tak, bo kurwa, żebym miał możliwość, a nie mam, bo mnie będzie wywalało, bo tak miałem ostatnio też, kurwa, że mnie nie było słychać i musiałem wchodzić co chwilę i wychodzić. Ale Chester, dlaczego teraz obrażasz UW i osoby, które grają w ligę, tonę życia od razu nie mają? Granie w ligę jest generalnie zakazane, to jest dla, według Chestera, dla podludzi, ale z kolei pisanie do kobiet i życzenie im śmierci po tym, jak został odrzucony, to już jest jakby normalna sprawa, nie? Wszyscy nie powinni być tak jak Chester. Powinno się lękać kobiety. Lękajmy kobiety. Ja uważam, że to jest wina Ananasa. Zresztą ta sprawa jest zamknięta, także już nie. Nie chodzi o samą Ananas, ale... Pojawiło się świętych. Ale ona też nie jest święta, kurwa. Obydwoje są winni. Tak, nie jest święta. Mówi, przepraszam bardzo, Rafał Kowalczyk z tej strony. Słychać mnie? Tak. Tak, ja powiem w ten sposób, Janysie, bo tutaj ty źle nie zrozumiałeś kompletnie. Tutaj nikt nie uniewinnił jeszcze, żaden wyrok nie zapadł w tej sprawie. Tutaj nikt nie uniewinnił w naszym dzisiejszym studiu sprawy dla reportera. Nikt nie uniewinnił Ananasa, wręcz przeciwnie, wielu ludzi jest oburzonych, że ta osoba też po prostu ma ksywę Ananas. Bo taki owoc jest ananas egzotyczny i po prostu ludzie lubią ten ananas, ale nieważne. No. A jeżeli chodzi o, to jest Chestera, no wiele jakichś nieścisłości się pojawiło w stosunku do tego człowieka. Faktycznie ta sprawa jest, można powiedzieć, zamknięta. Jeżeli któraś z stron będzie chciała po prostu złożyć apelację ananas lub ten Chester faktycznie i przedstawi konkretne argumenty, żeby złożyć apelację i żebyśmy rozpatrzyli komisją śledczą jeszcze raz tą sprawę, my to rozpatrzymy, ale na dzień dzisiejszy jest sprawa bardzo, można powiedzieć, nie groteskowa, ale sprawa bardzo, bardzo kontrowersyjna sprawa, bardzo sprawa, bym powiedział, wagi państwowej, a może nawet i wagi międzynarodowej, bo jest twoja sprawa, Janysie, jest sprawa Wer. Ja chciałbym się zapytać tutaj członków komisji śledczej, czy państwo macie przygotowane pytania? Znaczy się, najpierw niech Janys opowie, jak było,
Dokładnie. Ja na pewno coś dodam od siebie, bo ja mam jakby perspektywę też drugiej strony, ponieważ udało mi się porozmawiać z Wen. I no, sytuacja z jej perspektywy wygląda zupełnie inaczej. Zatem Janys pierwszy przemówi. Ja zacznę od początku, bo niektórzy ludzie nie znają tej całej genezy, więc żeby to miało ręce i nogi, poproszę. Uwu, weź wrzuć kosu. Oczywiście, kosu. Wróciłem go do przemawiania, także spokojnie. Jeżeli ktoś jeszcze będzie chciał przemawiać, to tą łapkę tak, do góry no, trzeba więc dać. Teraz albo na czacie ją oznaczyć. Prosimy pana Janysa o całą historię. Dzień dobry wszystkim. Dzień dobry. Witam. Dzień dobry. No tam. Dobrze, w takim razie ja może zacznę od początku, tak? Czy nie? Tak by było lepiej. Oskarżoną poznałem na serwerze Zrób mi loada. Wydała się mi bardzo miła. To, no, po prostu pisałem z nią chwilę, po czym zapytałem się, czy ma jakieś swoje zdjęcia. No i ona mi wysłała swoje zdjęcia. Mówię, dobra, chuj tam, nie? No i ona mi później napisała, żebym jej podał swój numer telefonu, bo ona mówi, że mi swoje zdjęcia wysłała, nie? Ja nie chciałem jej dać tego numeru, ona po prostu nalegała i powiedziała, że wysłała mi swoje zdjęcia, nie? Wysłałem ci swoje zdjęcia, zaufałam ci, to daj mi swój numer, nie? No niechętnie jej dałem ten swój numer telefonu i WhatsApp, no i wtedy się zaczęły dziwne akcje. To jeszcze było za czasów Panterkowo, co był serwer, i ona wchodziła na ten serwer i tam jakieś dziewczyny miały rangę kochanka Janysa czy coś takiego, i ona jak to zobaczyła, była bardzo oburzona, kazała mi tą rangę dać sobie i tym dziewczynom zabrać. Już wtedy zauważyłem, że coś jest nie tak. No i była taka zaborcza dziwna, nie? Chociaż nawet ja z nią nic kurwa nie, no nie miałem na tą chwilę i na późniejszą też. No i ona się co jakiś czas tam do mnie odzywała, ja jej już, wiesz, wydawała mi się dziwna, nie odpisywałem. To też był czas, jak popijałem alkohol, nie? To dzwoniła do mnie na kamerkę czy coś tam chciała. Ona też była pijana. To było chyba dwa razy chyba na kamerce z nią rozmawiałem, za każdym razem była mocno pijana. Gadała takie dziwne rzeczy, które mnie obrzydziły po tym drugim razie, pamiętam, że się rozłączyłem, już nie chciałem mieć z nią w ogóle żadnego kontaktu, bo halo? Janys, wyciszyłeś, a nie można czekać na niego, bo nas nie słyszy. Pewnie Ela dzwoni. Nie dzwoni. Przez przypadek nacisnąłem ten. Odepchnęło mnie to, no i ona zaczęła do mnie co chwilę wypisywać, ja nie odpisywałem. Później mnie zapraszała na jakieś serwery swoje, ja tam nie wchodziłem, raz wszedłem. Czekaj, Janys, a co cię tak obrzydziło? No i zachowanie nachalne, takie natarczywe. I to jak bełkotała, gadała z jakimś, miała tam jeszcze, za drugim razem jak dzwoniła, to była z jakimś swoim kolegą gejem w pijackim amoku na kamerce. Prosiła mnie, żebym się pokazał. Ja nie chciałem się jej pokazywać, bo mówiłem, bo już wiedziałem, że to jest kurwa z nią, że jest coś nie tak. No i co? Kurwa, no i tak jak powiedziałem, później zmuszała mnie do rozmów z nią, chodziła za mną po serwerach, wbijała na te. Chciała ze mną koniecznie porozmawiać i tam jakieś rzeczy wyjaśnić. Ja wychodziłem z tych głosówek, bo nie chciałem z nią gadać w ogóle. I Marta, ej kurwa, co ja pierdolę, przepraszam, dostałem wiadomość i przeczytałem kawałek wiadomości i ten co się powiedzieć, no i co jakiś czas kurwa do mnie wypisywała, ja nie odpisywałem. Wszedłem raz na ten jej śmieszny serwer, bo pisali mi, że Marek tam jest. Wszedłem, popatrzyłem sobie tam, co się dzieje. Ja to już miałem plotki, słyszałem, że ona tam gada na serwerze, że Marka sobie wokół palca obkręci. Od jej byłych koleżanek to wiem, ale one nie chciały brać udziału tutaj w tej rozmowie. Ale od nich to wiem, że takie rzeczy mówię, że Marka sobie obwinie, żeby bany ściągał na serwerze. Mnie też prosiła wielokrotnie o unbana, żadnego unbana nie ściągłem dla niej. I później zaczęła Marka tam nagabywać pewnie Markowi. Marek przyszła do Marka, Marek jej dał administratora, nie wiem czemu, pewnie go jakoś
przekonała w jakiś sposób, nie wiem, może mu wysłała jakieś nudesy albo mu coś pokazała na kamerce. No i Marek jej uwierzył niestety w jej słowa. A, i mało tego, ona, jak ja ją olałem, to naopowiadała swoim koleżankom, one do mnie później wypisywały, że jakim to jestem człowiekiem, że ją od kurę wyzywałem od szmat i tak dalej, i one mi kazały ją przeprosić, nie? No to ja im udostępniłem screeny i tak dalej, co ona do mnie pisała. I one przestały z nią rozmawiać przez to, bo same zauważyły, że to jest chory człowiek. No, no i weszła teraz na serwer i pisała, że jestem pedofilem. Mam screena tam nawet od Rafała, że czekaj, za pedofilię czy za coś tam, a to tak naprawdę ona Marka uwiodła, żeby się znowu do mnie zbliżyć. Mam nawet, wrzucę później dowody, jak mnie rozłączała z głosowego. Wtedy, co dostała admina, rozłączała mnie co chwilę z głosówki, chyba z 6 czy 7 razy, a później weszła na Max 2 i zmuszała mnie do rozmowy, przerzucała mnie do siebie, żebym ja z nią rozmawiał. I wielokrotnie prosiła swoich kolegów, na przykład Luki Tuki, już nie mam screenów od tego Luki Tuki i tego, ten Skaper Pro to też jej kolega, oni też tam próbowali, wypisywali do mnie, że no, jak ty ją potraktowałeś, pogadaj z nią, wejdź do nas już, nie? I takie miałem od jej kolegi, tego Luki Tuki, on jest homoseksualistą, miałem wiadomości, no ale nie jestem z tego w stanie udowodnić, bo pierwsze konto mi spadło, ale też do mnie wypisywał i mnie namawiał, że mam gadać z tą Wenmerką, nie? Chociaż ja nie chciałem. Janusz, czy byłeś zmuszany do pettingu serwerowego, tudzież innej czynności seksualnej? Nie. Nie było kontaktu w realu, był tylko internetowy. Rozumiem, zapisuję. To wy początkowo utrzymywaliście normalny kontakt, tak? Nie. Od początku... A był jakiś... A cyberseks był? Nie. Nie było żadnego seksu, ani... Wymiany jakiś, nie wiem, nudesami? Tylko z jej strony. Ja jej nic nie wysyłałem. Ja mam teraz takie pytanie. W sumie 3-4. Ty z nią rozmawiałeś, bo rozmawiałeś z nią przez telefon, prawda? Dwa razy. I mimo wszystko chciałabym cię zapytać, dlaczego nie byłeś z nią szczery, że po prostu nie jesteś zainteresowany tą jednak wzajemnością, gdy powiedziałeś, że przejrzałeś na oczy. I powiedziałeś, żeby być, wiesz, szczery i powiedzieć, dobrze, nie wychodzi, dziękuję, do widzenia, albo jej nie zablokowałeś. I czy uważasz, że ta cała znajomość teraz z Markiem, która jest z jej strony, to jest tylko po to, aby się na tobie odegrać? Tak, ja jej dałem to do zrozumienia, po prostu nie odpisując. Tak jak było nawet na screenach, nie wiem, później porobię wyżej screeny, że jej, ona mi pisała wiadomości, muszę jeszcze wstawię następne screeny dzisiaj, że ona do mnie pisała w jeden dzień, nie dostała żadnej odpowiedzi, drugi dzień nie dostała żadnej odpowiedzi i trzeci, już to było wcześniej. I po prostu moją odpowiedzią to jest brak odpisywania. To chyba jest wystarczający znak. No Janek, jeśli mogę cię prosić, to wstaw te wszystkie dowody na minutkę. Spokojnie. Tak. Ja muszę najpierw wejść i porobić screen. No, załączniki do akt spraw, tak? Tak, dołączymy to do akt. Może zróbmy, że ja to wrzucę po rozprawie, bo nie zdążyłem się przygotować, bo gadałem z Elą 1,5 godziny. Chciałem porozmawiać. Czyli ogólnie uważasz, że padłeś ofiarą molestowania? Nękania. Dobrze. Chciałam powiedzieć, że generalnie z informacji, które ja uzyskałam, to nie było tak, że Ben cię nękała. Po prostu to było tak zwane ciśnięcie beki z ciebie. I ja nie wiem, Janys, czy w momencie, w którym jakaś dziewczyna według ciebie, wiesz, cię nęka, no to dlaczego nie ukróciłeś z nią kontaktu całkowicie? Nie powiedziałeś, ej, nie jestem tobą zainteresowany, odczep się. Tak jak już powiedziałem, że nieodpisywanie jest chyba wystarczającym sygnałem, nieodpowiadanie na wiadomości. Znaczy, nie. Słuchaj, UW zadała bardzo dobre pytanie.
bo tutaj w styczniu stwierdziłeś, że nie miałeś z nią jakichś takich tutaj romansów, nie miałeś z nią żadnej miłości, czyli jej nie kochałeś, czyli tutaj nie ma żadnego w ogóle wybaczenia i usprawiedliwienia, przepraszam, nie wybaczenia, usprawiedliwienia tejże sytuacji. My tak naprawdę możemy tylko spekulować tutaj. Też jestem ciekaw właśnie, zanim Uwo zaczęła mówić, chciałem się zapytać o drugą stronę, jak to wygląda, ale Janysie, no moje pytanie takie tutaj brzmi do ciebie. Ja się przepraszam, bardzo zagubiłem się troszeczkę, tutaj muszę zobaczyć dokładnie, co tutaj, bo tutaj też sobie robiłem notatki, ażeby... Tak, Janysie, dobrze. Moje pytanie brzmi do ciebie, słuchaj, w zasadzie, no dlaczego nie napisałeś do niej wprost? Słuchaj, ja nie chcę z tobą, nie chcę z tobą konwersować, nie chcę mieć z tobą nic wspólnego, daj mi spokój, zostaw mnie. Nie dość, że wtedy może by nawet nie doszło do tej, przepraszam bardzo, może by nawet nie doszło do tej całej tej dzisiejszej sądowej, że tak powiem, konferencji, czy jak to się mówi, jak to my nazywamy w ogóle? Rozprawa sądowa. Nie rozprawę sądową, tylko komisję śledczą, przepraszam bardzo. Komisję śledczą, tak. I miałbyś przede wszystkim dowód w sprawie, że po prostu ty mówiłeś, odczep się, nie nękaj mnie, tak? I miałbyś teraz pełnoprawną moc do tego, aby mówić, że ta oto kobieta, o której dzisiaj właśnie mówimy, o Ver, miała rację. Przepraszam bardzo, jest osobą, która faktycznie cię nękała. Ale proszę bardzo. Słuchamy dalej. Panie Rafale, przepraszam bardzo, chciałem powiedzieć, że to, że wychodziłem z głosówek, na które ona wchodziła mnie nagabywać, że chcę koniecznie porozmawiać, to, że wychodziłem z tych miejsc, to, że jej nie odpisywałem, że nie odbierałem telefonów, to jest chyba wystarczające. Nie. Co miałem jej napisać? Dobrze, Janys, dalej Janys, nie podoba, to się jest. Miałem napisać spierdala, jesteś jebnięta, czy coś takiego. Ona miała mój numer telefonu. Na minutce, no. Janys, na minutce tutaj ten Skaper Pro pisze do ciebie. Odniesiesz się jakoś do tego, co napisał? Janys, nie farmazuj. Po pierwsze, nie pisałem nic do ciebie. Po drugie, Wen ci powiedziała, byś bana zdjął i to zrobiłeś. I powiedziałeś, bym już nie odwołał, bo powiedziałem na głosówce u Eli. Co byś powiedział policji, że to nagranie z gwałtem i mówienie, że to twoje? Dałeś bana i ci Wenmerka pisała. Nie dałem żadnego unbana. Jak tak było, to poproszę o dowód. Żadnego bana nie ściągłem. Podejrzewam, że tego bana mógł ściągnąć Marek, jeżeli faktycznie taki był. Ja dla Wenmerki żadnego unbana nie ściągnąłem. Marek nie miał admina. Informacja jest przekazana. Janys, ja mam takie pytanko. Skąd oskarżona posiadała twój numer telefonu? W jakim celu jej go dałeś? No dałem jej, bo tak jak jej powiedziałem, bo na początku... Nie podejrzewałem, że jest to osoba chora, no bo wysłała mi swoje zdjęcia i wywarła na mnie nacisk, że ona mi wysłała swoje zdjęcia, no to ja jej mam dać numer telefonu, bo ona na Discordzie nie lubi rozmawiać, woli na WhatsAppie, nie? I tak dalej. No myślałem, że na początku, że jest normalna. No, ja ten jej numer telefonu dałem w pierwszym dniu rozmowy. Dopiero jak już jej ten numer dałem, to dopiero się zorientowałem, że coś jest nie tak, nie? I jaki był cel tego, że dałeś jej ten numer telefonu? Myślałeś jakoś przyszłościowo o tej relacji, czy? No nie, w życiu. Tak dałem jej, no bo myślałem, że jest normalna, bo tam pisała miłe komentarze o mnie. Jeszcze raz, Janys, co robiłeś? Co zrobiłem? Jeszcze raz, Janys, co robiłeś? Ej, koleżko. Nic nie robiłem, nie wiem, o co chodzi. A, okej, dobrze, my tutaj zapisuję, okej? Nie, no powtórz, Janusz, po prostu no, tak w początku. Tak jak powiedziałem, no nie myślałem przyszłościowo o tym, a... Nie myślałeś, to, tak dobrze, poprawiam. Myślałem, że to jest jakaś moja fanka, że jest miła, bo ona zrób mi loda, o mnie dobrze pisała i tak dalej. Ja mam pytanie tutaj od czatu. Ilu kobietom, które wysyłają ci zdjęcia, Janys, podajesz swój numer telefonu? Nie podałem żadnej, bo żadna o to nie poprosiła, tylko Wenmerka taki nacisk wywierała na mnie. Aha, dobra, to nie. Ja teraz mam takie pytanko, bo ty mówisz, że ty jej nie odpisywałeś, że no dawałeś jednoznacznie do zrozumienia, że nie jesteś zainteresowany. Aha. A te wiadomości, które ja widziałam, które mi dostarczono, no to
jakby jednoznacznie pokazywały, że jednak odpisywałeś na jej wiadomości, nawet sam proponowałeś rozmowę przez telefon, na przykład za 10 minut zadzwonię. No bo ona do mnie te screeny to ja udostępniłem, za 10 minut zadzwonię, no bo ona mnie prosiła o rozmowę kilka razy, no to stwierdziłem, że oddzwonię, ale to był jeszcze etap, chyba zanim z nią rozmawiałem pierwszy raz, to było przed tymi kamerkami, zanim zobaczyłem, że ona już jest naprawdę taka chora psychicznie, nie? Teraz pytanie od, przepraszam, Skaper Pro. Janes, a co powiesz, że dwa razy podczas rozmowy z Wen mówiłeś, z kim rozmawiasz, a to byliśmy ja i Luki? Nie. Tam był gościu, nie? Jakiś homoseksualista na kamerce. Był jakiś łysy gościu gej i ona mi go pokazywała. To był Anglik. Zaraz odkopuję. Wydaje mi się, że miałam przesłane jakieś dowody. Już właśnie sprawdzam, żeby... Właśnie mam jakieś dowody, żeby dołączyć do akt, tak? Bo na razie to są znowu opowieści. Tak, na razie jest puściutko. Tak, to jest... Janes, ja mam pytanie. O. Powiedz mi, czy nie mówiłeś Markowi na Wenmerkę takich rzeczy, że robi sobie z ciebie jaja, że jesteś jej pieskiem i żeby bany ściągał. Czy przekazałeś taką informację Markowi? Tak, bo to jest prawda, bo Wenmerka się chwaliła, ja mam to od koleżanek, które z nią wcześniej trzymały, że ona się chwaliła, że sobie Marka obkręci wokół palca. Coldstone ma pytanie. A co to za argument, że ktoś woli rozmawiać przez WhatsApp, jak Discord jest wystarczającą alternatywą dla WhatsAppa, zarówno dla wiadomości tekstowych, jak i połączeń głosowych? I chyba, Janes, sobie z tego zdajesz sprawę. To jest bardzo dobre pytanie. Jeszcze raz, nie zrozumiałem. Ja mam pytanie, to jest od Kolesław. Co to za argument, że ktoś woli rozmawiać przez WhatsAppa, jak Discord jest wystarczającą alternatywą dla WhatsAppa, zarówno dla wiadomości tekstowych, jak i połączeń głosowych. I chyba, Janes, sobie z tego zdajesz sprawę. No i co z tego, ale dałem jej, jak to się mówi, no dałem jej ten numer telefonu, no i co z tego, bo po prostu wywołała na mnie nacisk, no, że mi zdjęcia wysłała i tak dalej, żeby jej numer telefonu. No dałem go, ale niechętnie. Czy zdarzyło ci się wcześniej, Janes, że ulegałeś wpływom obcych ludzi w internecie? Nie. To generalnie ty masz żal do Wen o to, że co? Że cię zbanowała, czy oprócz tego, że nie wiem, te nękanie cię zdenerwowało, czy co takiego? Nękanie, że na siłę próbuje się kurwa wcisnąć do mojego życia, kurwa, chociaż jej tam nie chcę. Wszędzie za mną chodzi. Od tego czasu, co jej ten numer dałem, co chwilę coś ode mnie chce. Później manipuluje Marka specjalnie, żeby się wcisnąć, żeby siłą mnie zmusić do kontaktu z nią. No kurwa, to jest chujowe. Ja po prostu nie chcę mieć z nią nic do czynienia, żadnego kontaktu i żeby się po prostu ode mnie odpierdoliła. Bo to jest chory człowiek. Dobra, tutaj jest pytanie z czatu. Najpierw mówiłeś, że wydawała się spoko, a teraz mówisz, że niechętnie jej dałeś ten numer. No niechętnie jej dałem, ale no mówię, że nie dałem jej niechętnie, ale nie wiedziałem jeszcze wtedy, że to jest jakaś taka w chuj świruska, nie? Janes, tu też jest takie pytanie, czy faktycznie masz dowody, screeny, cokolwiek, co potwierdza twoją wersję wydarzeń, bo to jest taka sytuacja jak z Chesterem, że jest słowo przeciw słowu. No tak jak powiedziałem, że pierwszego nie mam żadnych screenów z pierwszego z Discorda, bo nie zrobiłem, miałem tylko WhatsAppa, to porobiłem screeny z WhatsAppa, a z Discorda mam bana z tego pierwszego, bo to było na pierwszym moim koncie. Pytanie od Skaper Pro. Janes, pytanie. Czy ty pisałeś w Wenmerce, by wbijała na Discord i rozmawiała z Markiem, by wkurwić Elę? Nie.
było coś takiego, że Marek gadał o Wenmerce, była głosówka, nie? Marek gadał o Wenmerce, że jest taka fajna i w ogóle i tak dalej, to... O, Janys, jest kontrargument w postaci screena na twoją wypowiedź. Dobrze, dobrze. To poprosiłem ją, bo Marek chciał, nie? Marek chciał, żeby ona tu weszła. To się spytałem Marka, czy mam ci tu Wenmerkę sprowadzić. On powiedział, że tak. To była głosówka, nawet nie wiem, czy jest nagrana, ale Marek powiedział, żebym mu sprowadził Wenmerkę na głosówkę, bo koniecznie chciał z nią pogadać. No to ja do niej napisałem, żeby ją podkręcić, żeby do Marka weszła, no. Było coś takiego. No tak, ale w sumie przed chwilą powiedziałeś, że nie było takiej sytuacji. No nie, powiedziałem, że było, ale nie powiedziałem... Przed chwilą powiedziałeś, że nie było, później powiedziałeś po screenie, że było jednak. Tak, bo zadałam pytanie, czy podkręcałeś Wenmerkę, bo to Skaper Pro zadał to pytanie i powiedziałeś, że nie podkręcałeś Wenmerki, żeby podkręcała, znaczy nie. Marka, ja, żeby wkurwiciela. Ja jej napisałem, nie? Może zapomniałem o tym wkurwiciele czy coś, ale ogólnie chodziło mi, żeby podkręcić Wenmerkę, żeby weszła na głosówkę do Marka. No tak, no wiadomość jest, wbij no Marka, on cię pragnie, Ela się wkurwi, popiłki z nim zabeki, nagadał, że cię kocha i tak dalej na głosówce. No, ze screena ewidentnie widać, że ktoś tu kłamie, ale... Nie, no tak, a to jest prawda. No. Przepraszam bardzo, a nie ma takiej może możliwości, abyśmy drugą stronę tego sporu, kurde, zaprosili, może jakoś tutaj, jaką się nazywa, Skaper Pro, może ty byś napisał? Oni nie chcą. On pisze. Ale ja właśnie mam pytanie od niego. A czy to prawda, że wysyłałeś zdjęcia Wenmerki prywatne z Facebooka do Elki bez zgody Wenmerki? Nie, bo nie miałem jej żadnych zdjęć z Facebooka, wszystkie zdjęcia Wenmerki to jest co... dostałem na priv. Okej, czy jakiekolwiek zdjęcia Wenmerki wysyłałeś do Eli? Nie. Kod profesora. A zresztą Skaper Pro nie będę odpowiadał na jego pytanie, jeżeli on tu na głosówkę nie wejdzie, no to nie, nie będę odpowiadał na jego pytania. Jeżeli on tu nie ale wejdzie... Ale on zna tą stronę medalu jakby, nie? Ale chce wchodzić, ale pisze. Jest no to aktywny. To. Ale on ma być tutaj nagrany, no bo on sobie może pisać i tak dalej. A nie słuchać jego wypowiedzi, tak? Także wiesz. No ale czytamy, to jest to samo. Bo przecież i tak będzie zapamiętane. Wszyscy jesteśmy świadkami. Oni zaprzeczają twoim słowom i jest powiedziane, że wysyłała ci zdjęcia z Facebooka. Ale ja na jej Facebooka nie wchodziłem. Nie brałem tych zdjęć z Facebooka. Wszystkie zdjęcia, jakie mam, to jest, które dostałem od Wenmerki na priv. Ale ja Eli nie wysłałeś, tak? Nie. Okej. Przepraszam, jeszcze kod profesora chciała się odnieść, bo jej nie słychać, co do numeru telefonu. I napisała, że chciałam powiedzieć, że mógł dać jej numer, bo przecież nikt nie siedzi na Discord non-stop i może na początku chciał z nią gadać po prostu. No tak, no na początku myślałem, kurwa, bo że jest moją fanką. Piszą, że wysłałeś zdjęcie Elce, mówiąc, że to jest dziewczyna Marka. To jest nieprawda. Jest jakieś na to białko, że wysłał zdjęcie? Właśnie to jest bardzo istotne. Czy jest jakiś dowód? Znaczy, to jest nieistotne w ogóle w sprawie, bo to była sprawa o nękanie mnie, a nie znaczy, o to, czy... nie, jest istotne, bo jeżeli okazałoby się, że jednak byłby jakiś dowód, no to twoje słowo trochę traci jednak na wadze. No nie, bo tu jest kurwa sprawa... Elki pytaj, bo Maras pisał nawet na Maraskowie o tym. Tu jest tu sprawa chodzi o nękanie, a nie co ja wysyłałem Eli, czy o czym ja z Elą rozmawiałem. Także nawet... Ale to jest związane z Wen, to jest związane z jej osobą, no i, więc... Ale no i co z tego? Nawet jeżeli rozmawiałem z Elą o Wenmerce, to nie ma znaczenia z tą sprawą. Tu chodzi o nękanie mnie. Ale nie, to ma znaczenie z tego względu, że ty mówisz, że ona jest tą manipulantką, że ona jest tą co cię nęka, ale jeżeli okazałoby się tak, jak mówi Skaper, no to jednoznacznie też pokazuje, że ty też trochę manipulowałeś, tak? To było właśnie w przypadku z tym, co mówiłeś, że nie pisałeś do Marka, żeby podkręcić Elę, a jednak pisałeś.
I no jeżeli teraz by się okazało, że jednak wysłałeś Elity zdjęcie. Ale ty mi nie dałaś dokończyć tego. Ja powiedziałem, że chciałem, żeby weszła na głosówce. Coś takiego było, ale nie przypominałem sobie, że żeby Elę podkręcić, czy coś takiego. Tego sobie nie przypominałem. No tak, no ale wiesz, no, słowo się rzekło. Powiedziałeś, że nie, a później, że tak, nie? O to chodzi po prostu. No dobrze, ale... Ja nie mówię, że nie, ci się nie zapomniało, bo ci się mogło zapomnieć przecież. To nie ma znaczenia, bo to jest całkowicie inna sprawa. Chodzi tutaj o dowody, bo wy teraz wypierdolicie głupoty, bo tu jest sprawa o nękanie mnie. Czy są jakieś dowody, że ja pisałem do Wenmerki, że nie wiem, że ją kocham, że chciałbym się z nią umówić, że jej pragnę. I no dobrze, o takie dowody chodzi, a wy jakieś inne sprawy tutaj rozmawiacie. A dlaczego jej nie kochasz? Czy ja kłamię sobie na przykład na inny temat, to jest z dupy, bo ja naprawdę, czy ja o Wenmerce, nie wiem, powiedziałem coś Eli, czy wysłałem, to nie ma żadnego znaczenia. To nie ma żadnego znaczenia. No dobrze, Znaczenie jest takie, czy ja z Wenmerką chciałem mieć jakiś kontakt, kurwa, czy ja chciałem być jej chłopakiem. Są na to dowody jakieś? No tak, tylko Janys, na razie dowód, który tutaj został przedstawiony na tym na czacie, wskazuje na to, wiesz, więcej my screenów nie mamy, nie posiadamy więcej tutaj zdjęć, prawda, wiadomości. No to nie, to już nie jest sprawa. Słuchaj, i to jest, teraz ty mówisz, stary, teraz ty mówisz o tym, że ty jesteś tutaj prześladowany przez tą osobę i że to ona cię nęka, ale tutaj to ewidentnie na tym screenie, no ja muszę to powiedzieć, no stary, to ewidentnie wygląda, że to ty podkręcasz ją, żeby napisała do Marka, żeby tutaj zdenerwować Elę, żeby stworzyć tak zwaną intrygę, więc no ja nie wiem, no na razie ty jesteś na straconej pozycji i my tutaj czekamy na jakieś dowody i konkrety od ciebie, no bo stary w tym momencie, no chyba właśnie, myślę, że... Typhoon napisała, że to skoro sprawa o twoje nękanie, to gdzie są dowody, ja się pytam, jakby to są wszystkie pytania z czatu. Znaczy sprawa o moje nękanie, no to ja rzuciłem dowody, że do mnie wydzwaniała, że do mnie wypisywała, więcej screenów nie mam z tego pierwszego Discorda i tak jak mówię, to nie jest sprawa o to, co ja pisałem, żeby dymy zrobić czy jakieś, tylko to jest sprawa, że ona mnie napastowała w sensie, że wiecie jakim, no, wchodziła na głosówki, żeby po prostu mieć ze mną kontakt. Ja nie chciałem. A to, że dla Beki raz, jak Marek chciał, żeby weszła na głosówkę, Marek chciał, nie? Mówi, żebym ją ściągnął, no to kurwa ją ściągnąłem. A uznałem, że argument, bo ona nie chciała wejść, uznałem, że argument taki, żeby kogoś podkurwić, to będzie dobry, nie? Żeby weszła po prostu. O, siema Kitsune. Teraz pytanie od Korabiol12. Janys, można na WhatsApp zablokować. Skoro się czułeś nękany, to czemu nie dałeś jej po prostu bloka? Na Discordzie dajesz bany, a na WhatsAppie już nie możesz zblokować? Po prostu jest kłamcą, tak? Janys, nie. Robiła sobie z ciebie bekę, rozumiesz? Ona nie jest twoją psychofanką i nigdy nie była. Uwierz mi, kurwa. To czemu za mną to jest beka, chodzenie za kimś? Chodziła, bo chciała z tobą porozmawiać, bo się kręciła z ciebie bekę i nie tylko ona. Są różne osoby, które kręciły z ciebie bekę tutaj, uwierz mi. To jest nieprawda. Nie, niestety nie mam białka, bo mnie wtedy nie było akurat na Discordzie w tamtym okresie, ale naprawdę wiem, tak? Tak samo mówiła, że bekę sobie kręci z Marka. Tak samo, a z nim jednak rozmawia. Ty wierzysz, że ona jest w nim zakochana poważnie? A co, nie jest w Marku zakochana? Przecież nie? Gada z nim codziennie na kamerce. Nie? No i chyba co, jest. Ale co w związku z tym? Czy to oznacza, że ona jest zakochana? Myślisz, że ona jest tak głupia, że Marek zakochiła się na Discordzie? Marek się do tego odniósł. Napisał, Janes zabujał się w Wenmerce. Czyli wychodzi na to, że Wenmerka jest oszustką i po prostu nie robi sobie oszustką. Jaja. No przyznałaś sama, że robi sobie z Marka jajca. No przyznałaś. No i co w związku z tym? Ale to jest... No i co? Ale do mnie dzwoniła na kamerce, najebana jak szpadel, kurwa, i... No i co? Przepraszam bardzo, a skąd wiedziałeś, że była najebana? Pijana pod wpływem alkoholu? No widziałem, no. No ale nawet jeśli, no i co w związku z tym? No i chciała coś ode mnie, no. Dla mnie ale to jest... Ale co chciała? Co no ale obrzydziła mnie, co w związku z tym, że była najebana? Powiedz mi, kurwa, co w związku z tym? Dobrze, no to... spokojnie. Jak przebiegała twoja rozmowa z Wer podczas tego, gdy ona do ciebie zadzwoniła pod wpływem alkoholu? Proszę, przedstaw ją. Obrazowo oczywiście, w skrócie. No tak jak mówię, była z jakimś gejem, łysym, była pijana w trzy dupy, pierdoliła mi jakieś kocopoły, była strasznie natarczywa, nie wiem,
jak, nie wiem, może chciała, żebym był jej chłopakiem, czy coś takiego. I mnie to obrzydziło. Ja po tej rozmowie się rozłączyłem, już nie chciałem z nim rozmawiać. Tu pytanie takie jedno. Ile razy, Janys, ty byłeś najebany na głosówce i do ilu kobiet ty pisałeś, żeby ci wysłały zdjęcia? Ty, ile razy ja byłem najebany? No w chuj. No ale nigdy. Janys, a to prawda, że kutasa wysyłałeś na Discordzie ludziom? Nie. To jest prawda. Nie, to jest nieprawda. Nie, to jest nieprawda. A mamy jakieś screeny? Paluszek? Dowodów nie ma na coś takiego. Ale więc... proszę kosu o wpisanie łysego geja jako świadka w akta. Dobrze. Zatem czym się różni, to jest wszystko z czatu, czym się różni, ja teraz dopytuję bardziej, czym się różni to, że ty, piany, pisałeś do dziewczyn i prosiłeś o zdjęcia, od tego, co zrobiła na przykład Wenmerka? Ale ja nie prosiłem pijany o żadne zdjęcia. Jeżeli są tu jakieś dziewczyny, które mają na to dowody, to możecie wysłać screena. Oczywiście zapewniamy pełną anonimowość. Oczywiście, że tak. No nie, no nie ma anonimowości. I łysego geja proszę o kontakt na privie. I wszelkie informacje, jakieś białka, to zapraszamy to albo do Derpaluszek, albo do mnie, tak? Dołączymy to do akt. Tak, tak, dokładnie. Czekaj, bo tu w ogóle było coś wcześniej, na co nie było odpowiedzi i próbuję to znaleźć. Od Zary. Janys, z tego co wiem, to wysłałeś Wenmerki zdjęcia z Facebooka LC. Ona odpowiedziała do Marka, że to piękna dziewczyna i życzy im powodzenia. Coś w tym stylu ogólnie, nie? I że podobno wysłałeś wszystkie zdjęcia z Facebooka Wenmerki do Elki. Nie. Mówiąc, że to jest dziewczyna nie, Marka. Nie, Markowi wysyłałem. A wcześniej mówiłeś, że w ogóle nie wysyłałeś, to teraz się gubisz. No, kurwa! Elce nie wysyłałem, Markowi wysyłałem i screeny wszystkie te od Wenmerki też Markowi wysyłałem. Aha, tutaj pytanie. Czy twoim zdaniem Maras jest głupi, że wierzy każdemu, kto wyśle mu fałszywego nudeska? Czy ja tak uważam? Mhm. A ja nie wiem, czy Marek każdemu wierzy. Nie mam pojęcia. Dobrze, widzę, że Kosu tutaj akt zbiera. Marek zamieścił screenshot jako dowód na Mareczkowie. Jak Ela pokazała, to jest screen, że Ela pokazała zdjęcie Wenmerki, które zostało jej przesłane przez Janysa. O, tutaj kolejny dowód w sprawie. Nie, to nie jest dowód w sprawie. Już momencik. Czy mógłby ktoś go odczytać? A to jest początek rozmowy wcześniejszej. Ja proszę przeczytam. A co to za screen? Dobra, Rafał niech najpierw przeczyta i później przejdziemy do kolejnego. O, Janys. Proszę bardzo. Patrzcie. Dołączamy od razu, tak? Proszę o uwagę. Janys. Hej, wbij na głosowy do Marka. Chcę z tobą pogadać. Wer. Pierdolę, nie mogę. Po co? Janys. Wbij na głosowy. Marek chce z tobą pogadać. No nie, no Wer. Bo Marek... Znowu zrobić ze mnie idiotkę. Napastują cię, kurwę. Janys, nie. Wer, w dupie to mam. Janys, Marek ciebie pragnie. Wer, ja jestem na wyjeździe w pracy właśnie, więc się bawcie. Dziękuję. Dziękujemy. Janys, jak się do tego proszę odniesiesz? Znaczy, to już było, nie? Ja to przeczytałem. Nie odniosę się do tego. Nie, to jest inny screen jeszcze. Ja wam powiem coś takiego, że z tym, z Markiem, no to tak jak powiedziałem, no Marek był na głosówce i chciał z Wenmerką pogadać, bo nie gadał, że to jest jakaś jego przyjaciółka i tak dalej, że tego, no to chciałem, żeby weszła na głosówce, żeby były jaja. Dobrze, a Janysie, mówiłeś wcześniej, że nie wysyłałeś Eli
zdjęć Wenmerki, a tutaj jest screen, który wysłała Serek. No i na tym screenie są jednak zdjęcia wysłane do Eli. I to jest screen, który został przekazany przez Marka. Tak, ale skąd? Skąd macie pewność, że ja tu wysłałem te screeny? No nie macie takiej pewności. No trzeba się zapytać Marka. Wysłała. Marek, bo były pytania na Maroczkowie właśnie, czy były zdjęcia wysłane i Marek to zamieścił w odpowiedzi na to, że tak, były Wenmerki zdjęcia wysyłane do Eli przez Janusa. Trzeba się dopytać bardziej. Dobrze, Rafał, czy możesz zapytać Eli, kto to wysłał? Czekajcie, ja próbuję na drugim końcu wejdę do Marka, bo siedzi na monologu. I weź się go, proszę, zapytaj, czy rzeczywiście tak było. Ej, czy da się robić ankiety? Dało się jakoś robić ankiety? Zna ktoś komendę? Jak tak, to prosiłabym, żeby na minutce napisać, jaka jest komenda. Admin techniczny, gdzie jest wąż? Ale nie, bo to chyba Karlotem się dało albo czymś. Tak, dało się. To pewnie jest wykrzyknik Pol i on wtedy ci powie dokładnie, co masz zrobić. A zależy, co byś chciała. To ja ci napiszę na privie, bo... Okej. Okay. Ukośnik jednak, Pol. Tak jak... No, powiem szczerze, że dzisiejsza sprawa jest bardzo skomplikowana z tego powodu, że najlepszą opcją by było, jeżeli druga strona zjawiłaby się na dzisiejszej komisji śledczej. Kurwa, było to, nie działa. Nie byłoby to wtedy załatwione. Tak, bo wiesz co, jej tutaj nie ma, przychodzą jej koleżanki z jej Discorda, które siedzą, także no... No właśnie. Wiecie, to nie wyglądało na robienie sobie jaj. Bo kurwa, to nie było w ogóle zabawne. Takie wypisywanie, takie wydzwanianie, gadanie. Tak, zwróć uwagę na te screeny i co, kilka dni bez odpowiedzi, nie? Ja jej nie odpisywałem po kilka dni. Ona była natarczywa dla jaj, kurwa, że robiła z siebie, kurwa, jakąś desperatkę, to było dla jaj? Dla jaj to by było jakby, nie wiem, faktycznie bym je podkręcała czy coś na jakieś te... barabara, ja bym się napalił na nią, no to faktycznie to by było śmieszne, nie? Ja bym się napalił, bym jej gadał, o, ale Wenmerkę jesteś fajna, kurwa, i tak dalej, nie? No to by było śmieszne. Ale to, że ona... Jak coś, to ankieta na minutę ruszyła. No to, kurwa, to nie jest śmieszne dla mnie. I co ona, patrzcie, co mu napisałam, patrzcie, i co wysłałem, patrzcie, co napisałam do Janysa, kurwa. Wczoraj mu napisałam, nie odpisał. Na drugi dzień mu napisałam, nie odpisał. Napisałam mu, żeby się mną zaopiekował. Nie odpisał mi nic, kurwa. Kazał mi się odpierdolić, kurwa. Nic mi... Ale kurwa, to jest śmieszne, kurwa. Zobaczcie, jak go w chuja robię. No jaki to miało sens? No ewidentnie, kurwa, ona jest psychiczna, no. Nawet jeśli, kurwa, wiesz, chciałem sobie beczkę pociągnąć, bo Marek był na głosówce i gadał o Wenmerce, no to Marek poprosił, żebym ją ściągnął tutaj, no to do niej napisałem. To mnie Marek poprosił, żebym Wenmerkę ściągnął na głosowy. Wtedy. Była głosówka i wtedy no, do niej napisałem faktycznie, dla Beki, żeby ten. Ale napisałem, Wenmerka, kocham cię, kurwa, chcę z tobą być, ale jesteś piękna. No nie napisałem czegoś takiego. Nigdy. Ani nigdy, kurwa, na rozmowie nigdy nie powiedziałem jej coś miłego, że chciałbym z nią być i tak dalej. Nie dałem jej żadnego znaku, kurwa, że jestem nią zainteresowany. Dobrze, jak tutaj wspomniał wujcie, babciu na minutce, jeżeli ona robiła z ciebie bekę i tak się odpaliłeś, że cię nęka i nie dałeś się bloka, to generalnie zgodziłeś się na to wszystko, Janys. Nie. Przepraszam. Tak. Marek załączył screenshot od Eli z WhatsApp. I są zdjęcia Wenmerki, które Ela wysłała do Marka. O,
Tak. Dołączamy do akt sprawy. Już dodaję. A już wąż dodał. Dobra, super. Więc widzę, że w tym przypadku spotkaliśmy się właśnie z kobiecym predatorem, tak? Oprawco. Tak, dokładnie. Jak coś, że nie ma pani oskarżonej na sali, więc ta sprawa jest dość trudna. Także nawet jeżeli bym wysłał Eli jakieś zdjęcia, czy nawet, że do niej napisałem, żeby weszła na głosówkę z Markiem, żeby po prostu były jakieś dymy, czy żeby była beka, no to tak naprawdę to nie jest żaden dowód w sprawie. Także no, sorry. To, że to, co pisze ten przydupas z K-Pro i ten Luki Tuki, kurwa, szkoda, że ja jestem pojebany, że ja nie robię screenów takich rzeczy nigdy, bo ten Luki Tuki, na Marka Discordzie też było, że do mnie wypisywała, Janys, chodź na głosówkę, randka powrotna, kurwa, chodź, pogadamy, no proszę cię, kurwa, że ja tego nie screenowałem. Czekaj, bo tu przed chwilką padło pewne pytanie na czacie. Już sekundka. Znajduję go. Pytanie do Janysa. Dlaczego tak ci cieszyło, że Chester wydzwania po nocach i wypisuje do Ananasa lub potem o Ananasie i ty trzymałeś jego stronę, a jak sprawa jest powiedzmy podobna, to tak cię to rani? Że co? Nie wiem. Jeszcze raz, bo czytałem screena, no. Dlaczego tak cię cieszyło, że Chester wyzwania po nocach i wypisuje do Ananasa lub potem o Ananasie i trzymałeś jego stronę, a jak sprawa jest powiedzmy podobna, to tak cię to rani? Sprawa nie jest podobna. Sprawa jest całkowicie inna. Jakby no, sprawa jest w sumie trochę podobna, bo to chodzi jakby o nękanie. To jak? Znaczy, ja mam własne, jeżeli chodzi o sprawę Ananasa, to sprawa już jest zamknięta, bo ja zostałem poproszony, żeby już o tym nie rozmawiać. I nie będę już rozmawiał o Ananasie i o tym Chesterze, ale ja uważam, że tam w tym konflikcie obie strony tam chyba miały. Mogę na chwilkę się odezwać, Anes? No tak. Całe szczęście w przypadku Ananasa i Chestera, no to bardzo szybko zostało to ukrócone, no. W przypadku Janysa, z tego co słyszę, no to trwało trochę dłużej po prostu. Ale no, tak jak tu osoba wspomniała wcześniej, nie zablokowałeś. Ale ja mam takie pytanie do ciebie, Janysie, bo tak teraz akurat dysponuję zdjęciami, tutaj tak sobie zerknąłem z źródeł dowodowych. O, witaj Rafale, witaj. Witam. A co ci w tej kobiecie nie pasuje? Znaczy, kwestii wyglądu nie będę tutaj jej poruszał, no bo to jest indywidualna sprawa. Nie pasuje mi jej zachowanie wobec mnie natarczywe. Ale tutaj dobrze widać, że udało jej się sobie Marka obkręcić wokół palca, no bo screeny wysyła, także no... A powiedz właśnie tutaj chciałaś już przeczytać to pytanie, to proszę bardzo, przeczytaj, UW. Też jestem ciekaw odpowiedzi. Padło pytanie od akrobaty. Janysie, czy kiedykolwiek zaszkodziłeś Wen? Czy kiedykolwiek jej zaszkodziłem? Zgadza się. Nie. Ona mi zaczęła szkodzić, bo jak rozpowiadała plotki, że ja ją wyzywałem od kurę w otrzmat i była nawet Wen na głosówce, była użytkowniczka Strix, która nie chciała brać w tym udziału. Była jeszcze Koni i inne. I one do mnie się spruły, że ja Wenmerkę wyzywałem od kurew i od szmat, że ją źle potraktowałem, że jestem jakimś tam tym. Nie było czegoś takiego, że ja do niej pisałem, że jest kurwą, że jest szmatą. Czegoś takiego nie było. No ja udostępniłem screeny, kurwa, że ona mnie po prostu nęka. Dla Strixa i one same stwierdziły, że ona jest chora psychicznie, bo one już ją też poznały, tam siedziały z nią na głosówkach, one mówiły, że ona chleje, że się przechwala tam, że kurwa z jakimiś ciapatymi, kurwa się teguje, także no, nie wiem. Ja jej nigdy nic nie zrobiłem, ona za mną chodzi,
ja się czuję przez nią osaczony, że wszędzie po prostu za mną... Dobrze, Janes, tutaj jest pytanie od użytkownika Korabiol12. Dlaczego w takim razie nie zablokowałeś Ven na WhatsApp, skoro cię nękała? Przecież to powinno się zrobić w pierwszej kolejności, jak ktoś nam zagraża. No to tak jak ci powiedziałem, ja jej nie zablokowałem ani ten, bo ja po prostu nie czytałem tego. Po prostu nie czytałem. Czyli nie czytałeś, ale czułeś się osaczony, tak? Tak, bardziej... A skąd osaczony... się czułeś osaczony, jak tego nie czytałeś? Bardziej się czułem osaczony, jak na przykład na głosówki wchodziła i mnie po prostu na serwerach po prostu wchodziła na głosówki. Poczekajcie, zaraz wyślę na minutkę. Właśnie, jakieś dowody, Janys, od ciebie. O, proszę, tutaj daję dowody. Tutaj na siłę mnie przerzucała, tylko dostała admina, to wchodziła na Max 2 i chciała, żebym z nią rozmawiał. Ja się nie zgodziłem, to zaczęła mnie wyrzucać z ogólnego. Przerzucała mnie do siebie na Max 3, żebym z nią porozmawiał koniecznie. Mhm. Tutaj o 6 razy mnie po prostu rozłączyła. Nie, 7 razy, przepraszam. 7 razy mnie rozłączyła. Przeniosła mnie do siebie. No i jak ja po prostu dałem jej definitywnie, że ja nie chcę, i powiedziałem na głosówce, nawet do Skaper Pro powiedziałem, do tego Luki Tuki, do tych jej przydupasów, powiedziałem, że ja nie będę z nią rozmawiał, z tą świruską i tak dalej. No to ona na drugi dzień chyba, nie wiem, Markowi coś przegadała, Marek mi zabrał admina i ona weszła na serwer i zaczęła pisać, że jestem, czekajcie, już wrzucę jeszcze screen, mam tylko jeden, od Rafała, czekajcie. Za co coś tam, to ona już jest, momencik. Dobra, ale to jest tylko rozłączanie, to nie jest jakoś super ekstra ważna rzecz. Chodzi też dobrze. Typowe nękanie, gdzie ona cię nękała. Bo nie ma dowodu. Słuchaj, mi się wydaje, że ona wszystko usunęła, bo ja gadałem też z koleżankami, co były na jej serwerze, że ona mnie tam nagabywała, pingowała mnie, ja z tego serwera wyszedłem. Czekaj, za treści pedofilskie, obrażanie kobiet, proste, tyle w temacie i robienie dram na drugiego, bez sensu. No i przerzucała mnie do siebie na siłę, no kurwa, ja z nią nie chciałem rozmawiać, no to nie jest dowód, że mnie rozłączała specjalnie na złość, bo po prostu nie chciałem z nią rozmawiać, to mnie rozłączała? To nie jest dowód? Wjebała się na serwer Marka, wzięła Marka na swój serwer specjalnie, żeby po prostu myślała, że jak dostanie u Marka admina, to ja z nią będę rozmawiał, tak myślała, że może będzie miała ze mną kontakt, o to jej chodziło. Ja mam pytanie, czy jest któraś z tych dziewczyn, twoich koleżanek, która by mogła się wypowiedzieć w tej kwestii? Ja z nimi wczoraj rozmawiałem, one nie chcą wejść. A jeżeli ktoś chce wziąć udział w rozmowie, to śmiało, jakby nie musicie pisać, możecie coś powiedzieć, nie ma problemu. Łapkę w górę po prostu albo podnieście. Albo oznaczcie kogoś z nas, kto tu siedzi, albo podnieście łapkę w górę. Ciężka to jest sprawa, ciężka. Potrzebujemy naprawdę głosów, więcej głosów potrzeba, bo ciężko no jest tutaj. Jakiekolwiek wnioski wyciągnąć tutaj z twoich wypowiedzi, Janysie, no tutaj. No właśnie, tu jest też takie pytanko, bo do ciebie, że ty mówisz, że ona cię... Ale widzisz, Skaper Pro pisze, ale ty spierdoliłeś z Mac 3, jak cię przenieśliśmy. Widzisz, spierdoliłem, czyli nie chciałem tam być. Ale poczekaj, bo mówiłeś, że ona cię rozłączała i tak dalej, że cię nagabywała, a tutaj jest napisane, ty też ją nagabywałeś, żeby wchodziła na głosówki do Elki, też ją naciskałeś, co jest pokazane we wcześniejszych screenach i było przeczytane przez Rafatusa. Nie u Elki, tylko u Marka. To jest raz. No to u Marka. Bo Marek wtedy był pod wpływem alkoholu i gadał o Wenmerce, jaka to jest wspaniała, cudowna kobieta, że ma ochotę z nią porozmawiać. Też jest w to wplątany, jak rozumiem. Że ma ochotę z nią porozmawiać, nie? halo. Przepraszam bardzo. Teraz ja chciałbym coś powiedzieć. Nie, bo kurwa przerywasz. Dobrze, przepraszam bardzo, proszę kontynuować. I wtedy napisałem do Wenmerki, bo Marek, ja się zapytałem Marka na głosówce, Marek, ściągnąć ci tu Wenmerkę? On napisał mi, że tak. Już? On napisał, że tak, no już. Czy ja jestem w to wplątany? Już na to odpowiadam pytanie. Ja wysłałem wczoraj screena z dziennika zdarzeń z serwera Marka, Euborodo,
z powodem bana otrzymanego przez nową administratorkę Wen. I faktycznie zbłaźniłem się, że zrobiłem to telefonem, a nie print screenem, ale zrobiłem to dosyć szybko, żeby powiadomić go i dowiedzieć się, o co tutaj chodzi, bo też dla mnie to była sytuacja troszeczkę co najmniej dziwna. A jeżeli chodzi o mieszanie mnie w tą sprawę, ja w tej sprawie jestem członkiem komisji śledczej i próbujemy ustalić, kto jest tutaj poszkodowanym, a kto jest ofiarą w tym momencie. Dlatego to jest komisja śledcza. Proszę o kontynuowanie. Dziękuję. To chodzi o to, że na razie są jakby screeny i dowody wszystkie są przedstawiane jakby na korzyść Wen. Bo co, ja myślę, no, co ty wysłałeś? Co ty wysłałeś? Oprócz tego, że cię rozłączała z głosowego. Nic innego nie wysłałeś. No jak? Nie wysłałem wczoraj, kurwa, 5 screenów. No to wyślij jeszcze raz, bo nie wiem. No, ale to teraz trzeba wysłać. Teraz, kiedy na bieżąco rozmawiamy, to dobrze to jest daje. Widzieć coś, to co omawiamy. Właśnie, no, o to chodzi cały czas. Prosiliśmy od początku, żeby wstawić. Dobrze, to proszę bardzo. Już żeby nie było, że ktoś nie wierzy, czy wierzy, tylko po prostu no, lepiej teraz pokazać, żeby na bieżąco zobaczyć, a nie szukać nie wiadomo ile, tak? Dobrze. I żeby też nie było jakichś super danych wrażliwych, nie chcemy nas wysłać niczego, nie? Nie, nie będzie nic. Momencik, już szukam. No szkoda, że nie mam tych kurwa z Discorda wszystkich, nie? O, tutaj była prośba, pierwszy screen. Prośba o zdjęcie bana na Wandzie Rybce, którego bana nie ściągłem. Bo ona mnie po prostu wtedy, wiesz, napierdalała już kilka dni, żebym zadzwonił, no to kurwa, już mówię chuj z dupy, odzwonię. A też, halo, słychać mnie? Słychać. Tak, bo ona też miała mój numer telefonu i bałem się, że wyrzuci, nie? Mnie. No ale mi się wydaje, że wiesz, nieodpisywanie, to mi się wydaje, że to jest wystarczające pokazanie komuś, że nie jest się zainteresowanym. No ale to czekaj, bo ten screen, co wysłałeś, czy to świadczy o nękaniu w jakiś sposób? Momencik, kurwa, to jest pierwszy screen. Tutaj. Tutaj już leci następny. Jakieś jej z dupy informacje, które tak naprawdę mnie nie obchodzą i pewnie nikogo. Jak widać, odpisuje zdawkowo. Albumik. Zrzuty ekranu. Momencik, bo ja to mam daleko i muszę przewijać każdy ten. Mm. Dobrze, już leci następny. No kurwa, szkoda, że te konta padają. Następnym razem będę robił te. Wiadomości, co były usunięte, już nie pamiętam, co było tam napisane, ale to też była dziwna wiadomość, bardzo pamiętam, dlatego usunęła, bo to już była przesada. Proszę czytać, te screeny są w kolejności oczywiście. Wiecie, no najgorsze jest to, że kurwa te rozmowy, nie? To była po prostu tragedia, bo te screeny to jest chuj, one nie odzwierciedlą tych rozmów. Po prostu, że ja tak się obrzydziłem do tej osoby. I ja nawet z nią nie mogę słuchać jej głosu, tak mnie brzydzi, nie? Ja mam tutaj pytanie od anonimowej osoby. Tutaj wratuję screen. I pytanie jest następujące. Jak to jest możliwe, że coś ci zrobiła złego, skoro tego nie chciałeś? Przecież według ciebie tak się nie da. I na potwierdzenie tych słów jest screen. To jest pytanie od anonimowej osoby. Wiesz co, ja na te pytania nie będę odpowiadał, bo one nie dotyczą sprawy. To są jakieś moje stare screeny z Discorda, co sobie po prostu robiłem jaja. Pisałem bzdury. I to nie ma związku ze sprawą. Okej, czy zatem jutro pogadamy? To są twoje słowa. Jutro pogadamy. Tak się pisze do kogoś, z kim nie ma się chęci rozmowy. No ja, ja powiem tak, przeczytałem i muszę powiedzieć, że to wygląda na po prostu zwykłą taką rozmowę. No. Czekaj.
z której nie można wywnioskować, czy ty nie chciałeś, czy ona była zbyt nachalna. Poczekaj, momencik, dolecimy do końca, bo ja screen daję po kolei, bo się zgubiłem. Był screen, czekaj, który, bo już się pojebałem. Dobra, ten dałem, lecą następne. Rozmowa, te screeny to na razie wyglądają, jakby to była rozmowa między ekstrowertykiem i introwertem. I tyle. No tak nie wiem, ona do mnie napierdalała, ja to z dupy, bo to jest początek. Tak jak mówię, te screeny to są i później to się obróciło, jak ja już jej nie odpisywałem. No to... No dobrze, no to Janys, na ten przykład powiem ci, jakby wyglądała rozmowa pomiędzy osobami, pomiędzy osobą, która nie chce rozmawiać i nękaną. Odczep się, nie odzywaj się do mnie, a ta druga osoba pisze 4-5 wiadomości z rzędu, gdzie ty znowu piszesz proszę, daj mi spokój i znowu jest kilka wiadomości z rzędu od tej właśnie osoby, która cię nęka. Dobrze, ale tak jak powiedziałem, że później... Bo gdy jest normalna wymiana zdań, no to ogólnie tego, no to rozmowa, no to nie możemy nic takiego stwierdzić niestety. Wiesz co? Tak jak powiedziałem, że później było po prostu chodzenie za mną na głosówkach, wypisywanie do mnie, tylko że już nie mam, bo też wiesz, no nie mam screenów z Discorda, bo padł. No to tak, to prawda. Discord ci padł, to nie masz jak teraz tego zescreenować. Też mam miarę screenu tego ciężka luki sprawa, ciężka sprawa i żeby cokolwiek, do czegokolwiek dojść, no to niestety potrzebna druga strona jest. Dobrze, tak, dokładnie. Tylko chciałabym coś zweryfikować szybko, ponieważ wstawiałeś screeny i porównałam zdjęcie, kawałek, który widać z twojego screena, Janę, z zdjęciami, które wysłała Ela do Marka, gdy go wyzywała za to, że ma nową dziewczynę. I to jedno zdjęcie się tam znajduje, które do ciebie Wermerka wysłała. Czekaj. Zdjęcie, gdzie ma czerwony top, jest też te samo zdjęcie widnieje w screenshocie Marka, gdzie Ela mu wysłała to samo zdjęcie. Nie wiem, ale to nawet nie ma znaczenia, czy ja jej to wysłałem, czy nie. To nie ma związku ze sprawą. No ma. No nie ma. Bo to nie jest dowód. Bo ja mogę ze swoimi przyjaciółmi wymieniać się czym chcę. Znaczy, ja mogę ci, Janys, powiedzieć, jak to wygląda z mojej perspektywy, że nawet jeśli ona ciebie nękała, to po prostu nie byłeś dłużny. I to też, jak już w moich oczach, to działa w taki sposób, że ona na przykład ciebie tam coś bardziej, więc ty po złości robiłeś tak, żeby jej dogryźć. Czyli taka wymiana, wciąż wymiana następuje. Nie. Jeśli to faktycznie ty wysłałeś i tego poskarżyłeś dla... Janys, pytanie jest od Dunajsona. Czy Ela by potwierdziła, że wysłałaś jej zdjęcia? No, ja w Eli w to nie będę mieszać. Nawet, tak jak powiedziałem, ja nie odpowiem na to pytanie. Nawet jeśli bym Rafał, Eli wysłał... Dzwoń po Elę. Nawet jeśli bym to Eli wysłał, no to jest moja sprawa. Mogę swoimi przyjaciółmi wymieniać się czym chcę. O, proszę komisję o zwrócenie uwagi tutaj, co napisał Zeleński. Proszę o zanotowanie tego. Już, chwilka. Dobrze. Jest screenshot. Jest screen, proszę dodać do akt. Zapisuję. No Janys, nieciekawie to wygląda teraz, po tym, co deleted zamieścił. Słuchajcie, deleted users to jest koni. To jest koni, to było na starym serwerze. Ten deleted users to była koni i ona mnie prosiła wtedy, żeby go odbanować. Koni to była. Ten deleted users, nie? A to nie była Wenmerka i to już był w chuj dawno temu. Co? Tak jak ja powiedziałem, patrzcie, to jest 28.06,
to było dla koni, to nie było dla... Czego drwisz? A czytam czat i... Kurwa, ja spróbuję... Ja to jest takie złoto. Dobrze, ja jeszcze chciałem się odnieść tutaj do poprzedniej sprawy i tutaj już nie chodzi o samą panią Ananas, tylko do mnie i do pewnej osoby tutaj z komisji odezwały się kobiety, które doświadczyły dość dziwnego zachowania ze strony Chestera i na razie jeszcze musimy to przedyskutować i nie wiemy, czy będziemy poruszać. Ale ja osobiście z ręką na serduszku mówię, że dostarczę wam dowody na to, jak jest Chester. No, dowody są zatrważające, więc... Tak, już mamy z innych, że tak powiem, platform. Tak, tak, z innych na razie platform. Jest pewien problem, ponieważ kobiety chcą pozostać anonimowe i nie wiemy, jak to załatwić, ale myślimy nad tym i damy odpowiedź na dniach. Tak, ja spróbuję się skontaktować z Elą, żeby potwierdzić, skąd te zdjęcia były. Jak rozumiem, Chester był takim aktywnym drapieżcą. Na razie bym jego tak nie nazywał, ale no jego zachowanie było dość dziwne w kilku przypadkach, co najmniej kilku. Ale powróćmy już do tematu sprawy. Tak. No, więc no ja niestety nie widzę nic takiego alarmującego w tym wszystkim. Czy jakaś osoba trzecia chciałaby dołączyć do podium i coś dodać od siebie? Jakby nie musicie się krępować. Oprócz Szpunka. Widzę, że nikt nie jest chętny. Nie wiem, sprawa jest bardzo dziwna. A to jest, Janys, sprawa z czerwca i początku wakacji. Nie wiem, kurwa, też miałem na początku w sumie bekę z tej świruski, ale to już teraz na tą chwilę, no to nie jest śmieszne, nie? I tym bardziej, że ta Kitsune też mówiła, czy ty myślisz, że sama Kitsune powiedziała, to jest jej koleżanka, oni siedzą razem na serwerze, nie? No to jest to samo, kurwa, nie? No to patrzcie, wrzucę na minutkę. Ej, wrzuć na minutkę, poczekaj, ja bym chciał jedno, bo taka myśl mi do głowy wpadła i nie bardzo wiem, czy rozumiem dobrze. Chodzi o to, że ta sama osoba, która teraz bajeruje Marka, przez co Ela jest wkurzona i opublikowała jej zdjęcia, tak? Czyli Wenmerka teraz do Marka, tak? Coś próbuje. Tak czy nie? Czy ja źle rozumiem? Halo? Przepraszam, nie próbowałam skontaktować się z Elą, ale nie odbiera telefonu. Ale to o to chodzi, tak? Że teraz Wenmerkę tam bajeruje do Marka, Markowi trochę odbija i temu Ela jest wkurzona i opublikowała jej zdjęcia, tak? I powiem tak. Z Markiem, tak? Marek na informację, której ktoś tutaj podał, że Wenmerka w ogóle nie ma żadnych zamiarów wobec Marka, Marek odpowiedział, odniósł się do tego i powiedział, że on też nie ma żadnych zamiarów, że on też się bawi. Aha, ale mimo wszystko wychodzi na to, że Marek jest jedną z tych osób, które mogłyby się wypowiedzieć na temat Wenmerki. Z pierwszej ręki na to wychodzi. No co, Marek powie, że ja myślę, że jego jako świadka powinniśmy wezwać tutaj. No nie, no bo patrzcie, ludzie teraz na mnie będą myśleć, że jestem farmazą, bo jestem tu tylko ja i ja mam podchwytliwe pytania, a Wenmerka nie ma. I tylko tu ludzie przychodzą i mi zadają oskarżenia, tak jakby ja bym kłamał. A to jest nieprawda, no niech tu wejdzie Wenmerka i niech ona się no to ja ją zacznę punktować tutaj. I zobaczycie, że Wenmerka jest naprawdę, albo może nawet nie chce wejść, bo może pijana jest za bardzo, nie wiem. Halo. Słychać mnie? Halo. Tak, słychać. Przepraszam, notatki robimy. Podchwytliwe pytania mi są zadawane, no a Wenmerka nie dostaje nic na tym świecie, nie? Bo ja wiem, czy to są jakieś podchwytliwe pytania.
Zadajemy tylko pytania, które, żeby... Z czatu to są pytania. Tak, to są pytania z czatu, więc don't kill the messenger. Jeszcze jest takie pytanie, czy twoim zdaniem Skaper oraz Ven zdobyli admina tylko dlatego, żeby ci dopiec? Tak, jestem tego pewny. Może nawet na początku nie dopiec. Wenmerka chciała mieć admina. Pierwsze co weszła, to kurwa wyrzuciła mnie z tego. Ona po prostu chciała, żebym ja z nią rozmawiał, żebym miał z nimi kontakt. Bo tak jak mówię, na początku ona chciała ze mną rozmawiać, ja nie chciałem. Tam była na tym i mnie przerzucała do siebie. Ja powiedziałem przy wszystkich na głosówce, że ja z nią nie będę prywatnie rozmawiał, bo mnie brzydzi, mogę ewentualnie przy wszystkich z nią porozmawiać. Tak powiedziałem, żeby nie było nic, żadnych niejasności. Chciałem jej powiedzieć publicznie, że ma się ode mnie odjebać, a powiedziałem, że jak niech przyjdzie, to wejdzie na publiczny. I powiedziałem, że jest chora psychicznie. To ona wtedy na drugi dzień, Marek mi zabrał admina, ona zaczęła kasować moje wiadomości i pisać kurwa o mnie, że jestem jakimś tam, że kobiety wyzywam od kurew, czy że kurwa jakąś pedofilem jestem, czy coś takiego, no kurwa, farmazony. Pytanie do Janesa od użytkownika Nianie. Czemu farmazonisz? Nie odpowiem na to pytanie. Ja nie farmazonię. To jest kolejne pytanie. Jak to się ogólnie zaczęło, że się poznaliście? I jak to dosłownie na samym początku wyglądało? Wasza relacja i rozmowy przed tym wszystkim, przed całą tą dramą? Ja już powiedziałem. Właśnie na samym początku to było, ale chyba ten użytkownik doszedł dopiero. I... Mhm. Nie słyszał tego. Nie będę dla jednego użytkownika powtarzał wszystko od początku. No to się zaczęło na serwerze z Ruby Loda. Ja myślałem, że ona jest normalna, a się okazało, że jest no, jebnięta. Że komu jaja sobie robiła. No kurwa, bardzo śmieszne, no. Pytanie od Azraela. Czemu jebiesz po Wemerce, skoro jej nawet tutaj nie ma? Chwyt, by przyciągnąć sprawę na własną korzyść? No właśnie nie jest przyciągana sprawa na moją własną korzyść, bo jestem tylko ja tutaj podotrzałem, mam podchwytliwe pytania, a jej tutaj nie ma. Dopiero jakby ona tutaj była, to bym przyciągnął wszystko na swoją korzyść, jakby weszła i tu zaczęła pijana mi to manić, no to dopiero wtedy. Właśnie, bardzo bym prosiła, bo jest ciężko się przedrzeć przez te wszystkie ten, że jeżeli rzeczywiście macie jakieś pytanie, to jakbyście mogli oznaczać ludzi tutaj z komisji śledczej. Żeby było po prostu prościej to tak, zobaczyć. Tak, będzie łatwiej. Bo tyle osób pisze i ciężko jest wyłapać, jak nie ma nikogo oznaczonego z adminów ani z komisji. Ale ja nie będę odpowiadał na pytania randomów, kurwa, takich, co nie mają związku ze sprawą. Ja bym chciał, żeby tu Wenmerka weszła i z nią chciałem porozmawiać publicznie, bo ja prywatnie z nią nie będę rozmawiał, bo mnie to tak brzydzi. Ona będzie mnie nagabywać, jakieś tam bzdury do mnie gadać, ja nie chcę ten. Ja też chcę zamknąć tą sprawę publicznie, żeby ludzie wiedzieli, no bo z tego co ja wiem, ona mnie oczerniała, pisała do koleżanek, że ja mu wyzywałem od kurę w od szmat i tak dalej. I ona wtedy wyszła nawet z tej głosówki, bo ona była przy tym, jak mnie się dziewczyny zapytały i ona się wtedy wylogowała. Pytanie od Zari. Czy po tym podium czujesz się jak wygrany, czy jak debil? Znaczy to podium jest dla rozrywki. Nie czuję się ani jako wygrany, ani jako debil, ani przegrany. Wygrany bym się czuł, jakby weszła tutaj Wenmerka i mógłbym ją wyjaśnić. O, nawiązując do show, użytkownik Dnik pisze, ja mam inne pytanie. Czy ty, Janys, będziesz ględził jak Chester, aby później dodać, że to tak trochę dla show? Bo jeśli tak, to absolutnie nikt ci nie wierzy. I pytanie numer dwa. Czy ty, Janys, naprawdę uważasz, że ktoś ci uwierzy w tym wszystkim, co mówiłeś, pisałeś o twojej żalborze kontrowersji? Nie wiem, o co chodzi w tym pytaniu. Chodzi o to po prostu, że bardzo wiele rzeczy mówiłeś kontrowersyjnych i zwalałeś to na szyderę. I no teraz jakby ciężko jest, żeby ci ludzie uwierzyli w momencie, w którym mówisz, że to jest część show jednak. Jak w tej bajce, gdzie pasterz wołał, że wilk biegnie, nie? Wołał razy nie no. I później... Nie no, ogólnie no to jest robione dla ludzi, ale sprawa jest prawdziwa. I sprawę chciałem naprawdę wyjaśnić, no bo... A teraz
przepraszam, pytanie. To jest bardzo dobre pytanie. Kot profesora. Ja mam tylko takie pytanie. Skoro to ona jest nękana, to czemu ona się mściła na Janysie i go wywaliła z serwera? Ej, właśnie. Jest screen, jak Marek napisał karny jeżyk od Wenmerki za kłamstwa i skurwysyństwo. Dlaczego? Tak. To akurat mogę utwierdzić, bo widziałam, to było wczoraj napisane przez Marka Uelki na serwerze. No nie wiem dlaczego, no to trzeba się jej zapytać. Marek, za kłamstwa i skurwysyństwo. Ja też nie wiem. Jak myślisz, dlaczego ona właśnie teraz ciebie nęka i skoro ona czuje się nękana, to dlaczego ona ciebie prześladuje? Ja jestem na nią wkurwiony, że po prostu Marka obkręca sobie wokół palca, a on jest po prostu nieświadomy tego, z jakim ma człowiekiem do czynienia i między po to chce to po prostu publicznie po prostu pokazać, że ona taka jest. Tutaj, i tylko odchodzi. Tutaj, żebyśmy też lecieli w miarę po kolei, tu chyba były wszystkie pytania. Pytanie z innej beczki. Od góry lećmy, bo dużo już pytań padło. Pytanie jest, skoro wiedziałeś, że jej nie będzie na podium, to czemu tak czy siak chciałeś zrobić to podium? Nie wiedziałem, że jej nie będzie, miałem nadzieję, że kurwa, że się odpali i wejdzie. Okej. Okay. Kolejne pytanie. Ja mam tylko takie pytanie, skoro to ona jest nękana, to czemu ona się mściła na Janysie i wywaliła go z serwera? To ja i to też jest dobre tak. Ten. A była odpowiedź, tak? Bo ja się wyłączyłam na chwilę. Przed chwilą było zadane to pytanie. Kolejny do Janysa od Albusa, czy co z tym psem? Czy masz go, czy go nie masz? Znaczy ja wam powiem tak. Nie wiem dlaczego wciąż jest utrzymywana narracja, że ona mściła się. Jakby to są słowa, które padają na czacie. No dobrze, ale czy to są osoby, które mogą potwierdzić, że się mściła, bo mści się osoba, która zostaje skrzywdzona, nie? Czyli przydałoby się wiedzieć, jaka krzywda jej się stała i jakiś dowód. Ale nie uzyskamy tego w momencie, w którym nie ma kalafiora. Więc chciałbym, żeby mówienie, że się mściła, no to ograniczyć trochę. Bo to od razu z góry narzuca pewną taką narrację. Ja bym chciał pozostać obiektywny. Dobra, to teraz od Shellproofa. On taki komentarz ma. Nie odpowiem na to pytanie. Ale to nie jest pytanie. Nie, od razu nie, nic nie odpowiem na pytanie tego człowieka. To nie jest pytanie. A w dupie to mam. On tylko się chciał wtrącić i swoje zdanie oznajmić, bo nie będzie wchodzić na podium. Ale jakby napisał ważną rzecz. No jakie? Janys Naczelny Pijak, który nocami wielokrotnie zachęłał się do pożygu i gadał o swoich zwyrolskich fantazjach, łącznie o fantazjach ze zwierzętami, także ludzie opuszczali głosówkę, bo nie mogli jego nie mogę tego przeczytać. Już słuchać. Teraz mówi, że ktoś inny może jest teraz pijany lub jest mitomanem. No komedia. No w sumie rzeczywiście, bo bywały sytuacje, że wchodziłeś pijany, a teraz mówiłeś, że jak ona była pijana, to cię to brzydziło. Ale ja nie powiedziałem, że była pijana. Powiedziałem, że była pijana i pierdoliła głupoty i to mnie brzydziło, co do mnie mówiła. A ja wiedziałem, co Shellproof powie, no to kurwa na chuj ja mam po prostu odpowiadać na to, albo... I co to ma, co to wniosło do sprawy? Nie rozumiem. No właśnie, no. Proszę mnie tutaj, proszę mnie nie denerwować. Donik ma takie fajne następne pytanie, mówi. Gdyby Marek był twoim kolegą, a nie jebanym alkoholikiem, to by cię posłuchał. Czy to, że stawiał się na jakąś pierwszą, lepszą laskę, o czymś nie świadczy? A jeśli tak, to czemu wciąż zapominasz swoich słów? Janysie? No co? Nie wiem, o co chodzi. Jeszcze raz, gdy Marek był twoim kolegą, a nie jebanym alkoholikiem, to by cię posłuchał. Czy to, że stawił się za jakąś pierwszą, lepszą laską, o czymś nie świadczy? A jeśli tak, to czemu wciąż zapominasz swoich słów? No Marek jest, jakby to powiedzieć, łasy na kobiece wdzięki. I po prostu, no, co ja mam poradzić? No, muszę go jakoś, muszę mu wybaczać te jego, kurwa, niektóre, że tak powiem, ułomności. Ale czy uważasz Marka za swojego prawdziwego kolegę, czy... Tak, tak uważałem, ale teraz nie wiem, co myśleć, no.
no ciężka, ciężka sprawa. Ciężka, no najgorsze, że nie ma tutaj Wenmerki z nami, no. Ja Markowi zawsze pomagałem, dobrze mu radziłem i tak dalej. Weszła jakaś głupia pizda, co chciała mi zrobić na złość. Pokazała pewnie Markowi cycki i on już leci jak piesek. Co jeszcze mówiła, się przechwalała, nawet Kitsune tu weszła i mówiła, co myślisz, że ona jest poważnie w Marku zakochana? Sama powiedziała, sama przyznała to. I ta się chwaliła, bo tam był wcześniej Strix na serwerze, była Koni i tam jakieś inne dziewczyny, one słuchały i ona mi to pisały wszystko. I że Wenmerka się chwaliła, że Marka sobie oplecie wokół palca, żeby bany ściągał u Eli. Tak Wenmerka. Szkoda, że Wenmerki nie ma, bo temat banów jest bardzo też istotny. No właśnie, pobanowała ludzi, weszła, tylko pobanowała ludzi za darmo, pousuwała wszystkie moje wiadomości. Dlaczego? To jest zemsta. Ja jej nic nie zrobiłem, nie chciałem z nią tylko porozmawiać. Pousuwała wszystkie moje wiadomości z serwera, pobanowała tutaj, ludzi. Mnie zbanowała. Pytanie, przepraszam, tutaj pytanie na temat właśnie obkręcania wokół palca od Caper Pro do Janyca, ale wiesz, że Maras jak wbił na serwer, to byłem ja, Wen i Luki, nawet Kitsune też była. Nie Farmazo, nigdy sam z Wen i z Marasem nie byli, więc nie Farmazoń, że go obkręcała wokół palca, chodzi o Discord, albański raj. Czyli z tego pytania wynika, że oni nigdy sami nie siedzieli tam, tylko zawsze ktoś był z Markiem i z Wen. Ja mam tylko sekundkę informacji. Marek mi powiedział, że on rozmawiał z nią na kamerce z Wenmerką nieraz. Do komisji na szybciutko, ja muszę na 5-10 minut wyjść na chwilę na dół, więc jakby co, czytajcie pytania za mnie, ja muszę ze dwóch. Okej. To było. Janys, czyli ogólnie uważasz, że to całe zajście na serwerze Marka jest robione z zemsty, tak? Tak, bany. Uważam, że to jest robione z zemsty, a może na początku nie było zemsty, tylko to był sposób zbliżenia się do mnie, bo tak jak powiedziałem, ten Luki Tuki na tym poprzednim koncie, pogadaj z Wenmerką, ona ci zaufała i tak dalej, weź z nią porozmawiaj i mnie tam ściągali. Ja nie chciałem, ja nawet mu nie odpisywałem. Pisałem, że mają spierdalać i tak dalej. No już nie mam na to dowodów, bo mi padł ten Discord, nie? Do tego Luki Tuki powiedziałem, że ja nie chcę z nią rozmawiać. Definitywnie napisałem do tego Luki Tuki, że nie będę z nią gadał. Nie mam niestety screena, tak to bym pokazał. I ona po prostu chciała mieć admina u Marka, myślała może, że ja z nią będę kurwa rozmawiał, czy coś takiego, bo pierwsze co admina dostała, to mnie ciągnęła na głosówkę, a jak ja już nie chciałem z nią gadać, publicznie powiedziałem, że jest świruską, że ma się ode mnie odpierdolić, to wtedy kurwa Marka nagabiła, że on mi zabrał admina i zaczęła banować ludzi i po prostu robić mi na złość. Teraz tylko taka wstawka od użytkownika Fugasaku. Janys, nie obraża się nieobecnych. Ponoć ty jesteś poszkodowany, więc nie wyzywaj oskarżonej od pist, kurew i tym podobnych. Nie, ja powiedziałem, że świruska. Nie powiedziałem, że pizda i kurwa. Nie było czegoś takiego. Pytanie do Janysa. Czemu na początku lipca wysłałeś filmik Wenmerki innym? Komu? Czemu wysłałeś filmik Wenmerki innym? Tak. Jest na minutce filmik. Tak jak powiedziałem, Wenmerka pierdoliła na mnie koleżankom i wszystkim ludziom, że ja ją zwyzywałem od kurew, od szmat, że ją podrywałem, że ja byłem w niej zakochany i tak dalej. Jeszcze jedna mała rzecz nie powiązana ze sprawą do kobiet. Nie róbcie sobie takich zdjęć i nagrań, bo nikogo nie oszukacie. Tak. No i tak jak powiedziałem, i udostępniłem screeny tym dziewczynom, które mi zarzucały to, bo byłem oskarżony o jakieś tam, że ja Wenmerce coś zrobiłem, nie? Byłem o to oskarżony, no to wysłałem screeny, wysłałem filmy, zdjęcia, które mi wysyłała, nie? No bo chciała ze mnie zrobić jakiegoś zwyrola. Udostępniłem te zdjęcia i screeny, że to ona do mnie napierdalała głupoty i tak dalej, ja w ogóle... nic, to nie wyzywałem jej od kurę w oczmadni, gdy coś takiego nie było, że kłamała, żeby po prostu to udowodnić. Janes, bo zacząłeś chesterować i gawinować naraz. Nie. Tak. No kurwa, ale ja to mówiłem już na początku, że pisały do mnie dziewczyny, że mi zarzucały, że ja coś w Wenmerce zrobiłem. Ja już to gadałem od początku.
No, filmik został zamieszany, który został wysłany przez Wermerkę do ciebie prywatnie. Szczur zamieścił dowód. No i co, że dowód? Ten filmik, że ja wysłałem komuś, tak? Tak, że rozpowszechniałeś jej zdjęcia, filmy, które były skierowane do ciebie. Nie, wysłałem to dwóm osobom, koleżankom Wenmerki, były koleżanki Wenmerki, które mi zarzucały, że ja jej zrobiłem krzywdę. No to wysłałem po prostu screeny, co do mnie pisała i wysłałem inne rzeczy. Szkoda, że tamte konto masz zrzucone. No szkoda, że mam, ale do mnie pisały dziewczyny, gadały mi na głosówce, czemu Wenmerkę tak potraktowałem. Ona powiedziała, że ja ją od kurę, w oczmat wyzywałem, oczerniała mi i tak dalej. No to pokazałem screeny. Jeżeli ona takie rzeczy wymyśla na mój temat, no to ja się będę bronić, sorry. Izabela tutaj Szczur mówi, że wrzuciłeś ten filmik na gang i po czym go usunąłeś. Nie. To wrzuciłeś ten filmik, czy nie? No nie. A kto ten filmik wrzucił? Kurwa, ona mi wysłała i wysłałem to do dwóch osób. Kto to, jakie to były osoby? No nie powiem ci, bo te osoby powiedziały, że nie chcą tu wejść, bo ja z nimi rozmawiałem wczoraj z tymi dwoma osobami. Powiedziały, że mają w chuj, ale nie wejdą na to, no bo nie chcą. Czyli na to wychodzi, że wysłałeś filmik, który dostałeś dla siebie do dwóch osób i któraś z tych dwóch osób ten filmik udostępniła na chwilę na Discordzie. Ja nie wiem, gdzie to udostępniła, skąd ja mam tu wiedzieć. No, czy tutaj... Gdyby nie ty, no to tak filmików by nie mieli. Dobrze by było, jakby któraś tam z dziewczyn, bo Elka się pewnie by nie wiedziała, ale nawet Buziaczek albo ta Angie i Rachel by mogły sprawdzić przecież, jak filmik był usunięty, kto usunął, a kto wstawił. Zresztą, co za różnica, jak Wenmerka kurwa wszędzie po wszystkim wysyła te zdjęcia, wszyscy mają jej zdjęcia. Wszędzie lata jej morda, jak wybuchła drama z nią... To co do wody na minutkę? To mi... Przepraszamy, jest... Dobrze, jeszcze Janys, tutaj pytanie od Izabeli. Jak to się stało, że taki wprawiony troll jak ty został zbajtowany przez laskę w internecie i uwierzył, że ktoś naprawdę ma na jego punkcie obsesję? No. Czekaj, bo ktoś to usuwa. Ty, no to niech dadzą te wszystkie screeny. No wysyłam. Dobrze. Janys, jeszcze w jakim celu wysłałeś ten filmik do tych dwóch koleżanek Wenmerki? Ale ja już to powiedziałem. Przepraszamy, że taka cisza, ale po prostu czytamy dowody. Trzeba przeanalizować, które na czacie się znalazły. Jak ludzie słuchacie, to możecie spojrzeć, dokładnie, bo są nowe screeny. Tak, na minutce. Po prostu takie to jest czasami. Życie. Ale właśnie, screen ostatni, ja go muszę zapisać, że ona mnie nagabywała na głosówkę, nie? A ty dalej nie masz, ale ty dalej nie masz honoru, nie mam czego? No wiesz czego, nawet dwójkę z tobą iść. Nie wiem, co to honor. Wiem, że nie wiesz. Idziemy pogadać, Janyso? I ja napisałem, nie mam honoru. Czyli kurwa, ewidentnie, że nie chcę z nią iść na dwójkę. No kurwa. Sami na siebie dowody. Aż, ej, mam nadzieję, że wstawią wszystko. Mam nadzieję, że wstawią ale wszystko. Jak to brzmi, nie chcę z nią iść na dwójkę. No tak, no, patrzcie to ostatnio, co Kosów rzucił. I tam jest, że ona mnie nagabywała na głosówkę, ja nie chciałem iść, ale niech stawią screeny jeszcze niżej. Ona, Janys, chodź. I było tak, Janys, coś tam, proszę cię, no chodź, pogadajmy i tak dalej. Oni tego nie wstawią, bo tam niżej to było. Czekaj, właśnie, a propos zdjęć Wenmerki. Janek swojego czasu z Multika na Discordzie nick Majeczka. Jak pytaliśmy, kim jest, to zdjęcia Wenmerki wrzucał, że to niby on. Dopiero jak krzyknęłam, że ma pecha, bo ją znam, tą dziewczynę ze zdjęć, więc wtedy się odezwał i przyznał, że jest Janysem. Czyli znasz sprawę. Nie wiem, o co chodzi. Nie pamiętam.
Ja długo jestem. Ja nie pamiętasz, no. Ja nie pamiętam wszystkiego, co robiłem, wiesz? Przepraszam. Nie no, ej, ale patrzcie, jest dowód. Tutaj Kosuma. A, właśnie, i ten, kurwa, jak on ma? Ja już sobie tego screena zapisałem, spokojnie. Bo ona, chciała, żeby ją przeprosił za to, co pierdolił do tego Wen, wołała go na Max 2. Tak, kurwa, przeprosił, kurwa, za co ja mam ją przepraszać? Za udostępnienie zdjęć i podszywanie się pod nią z multika. Niech spierdala. Ty, słuchaj, ja ci powiem tak, nie? No dla mnie to jest śmieszne, no co ona robi, to jest piaskownica po prostu, no. Ale widzicie tutaj ten dowód, nie? Który Kosu rzuciłeś. Napisałem jej już, bo ona ma jej honor ze mną pogadać i pisałem, że nie mam honoru. I nie wszedłem z nią na tą głosówkę i nie miałem zamiaru nawet. I niżej, oni tego nie udostępnili, tam było jeszcze bardziej gorsze rzeczy, to tam wychodziła jej ta desperacja i ona napierdalała tam pod spodem. No Janys, no wejdź. No weź i tak dalej. I ja po jakimś czasie wyszedłem z tego serwera, bo ona mnie tam pingowała co chwilę, nie? A ja mówiłem, ja wszedłem tylko na ten serwer, bo tam Marek podobno przychodził na głosówki, nie? Gadać z nimi. A jak wiadomo, ja w internecie wszędzie za Markiem chodzę. No. Pytanie od Typhoon. Janysku, jak to jest być wyrolowanym w necie przez niby wiecznie nawaloną laskę i być przegranym? Jak wyrolowanym? Takie było pytanie. Janysku, jak to jest być wyrolowanym w necie przez niby wiecznie nawaloną laskę i być przegranym? Wiesz co? Nie wiem, o co chodzi. Typhoon, czy byś mógł rozszerzyć pytanie? Ej, ale ja nie będę odpowiadał. To miały być tylko osoby, które... Dowody, bo to są pytania, nie? Ja nie będę tutaj dawał się obrażać ludziom, po prostu, którzy mnie nie lubią i po prostu mnie obrażają, bo to nie ma nic w związku z tym. To jest po prostu próba obrażenia mnie. Skaper Pro napisał... ale on nie wie, że Wen wołała go, jak my byliśmy z nią na Discord, że ona wołała ciebie tylko wtedy, jak oni wszyscy razem tam siedzieli. Ona nie była sama, żeby z sobą rozmawiać. No, ale pisała. Discord? Kurwa, Discord. Ale kurwa, wy jesteście tępi wszyscy. No macie screen, kurwa, że ona pisze, że chce na dwójkę iść. Patrz, ja go zapisałem, do chuja. Szkoda, że nie mam, że tam oni nie wrzucili wszystkiego, co jest do dołu. No, też ty właśnie poszedł na dwójkę, no i zaraz wróci, no i co? Patrzcie. Przepraszam, Typhoon, sprostowanie napisałam. Mogła, nie obrażałam, dodałam tylko jedno. Wenmerka zagrała na nosie Janysowi i pytam w tym kontekście, jak to jest czuć się przegrany? Ale w jaki sposób? No, ale mówicie tutaj, Wenmerka zagrała na tym. To czemu ona tutaj nie przyszła, nie powiedziała, proszę bardzo, tutaj rozmowa na przykład miesiąc temu, jak z kimś rozmawiałem, jak to Janysa w chuja chce zrobić, czy coś w tym stylu. Ja bym chciał wiedzieć takie rzeczy, bo wciąż jest taka narracja robiona. Póki tamta też nie udowodni, że robiła w chuja, to nie możemy powiedzieć, że robiła w chuja. No tak, no ale jest to dość trudne do udowodnienia, jako że jej nie ma tutaj. No właśnie. A co ona miała powiedzieć? A biorąc pod uwagę, że to ona jest, jak to wiele osób ujmuje, że to ona jest tym wielkim trolem, który zrobił w chuja Janysa, to raczej jest takie no dziwne i zastanawiające, dlaczego nie przyszła się tym chałpić jeszcze tutaj, nie? Śmiać się w twarz. No w sumie to jest dobre to jest jej pytanie. No. Tylko wyjebała mnie z serwera, jak udostępniałem, że będzie ta podium, to na żadnego podium nie będzie żadnego podium. I tak dalej. I dostałem minutka, też, minutka. Dostałem groźby na priv nawet, żeby tego podium nie robić, nie? Byłem też straszony w komentarzach Interpolem, że już mnie podała na Interpol. Powiedz, masz te screeny, że zostałeś tutaj, że grożono ci, żebyś tutaj nie dotarł na miejsce dzisiejszego posiedzenia? Nie, nie będę wrzucał tych screenów. Też nie będę wrzucał... Czekaj, wiadomość dostałem.
Tak? Nawet taki Tsune mi groziła, że kurwa Interpolem, jacyś ludzie pisali na czacie, że ona na Interpol podała. No i to UW chyba z nią rozmawiała. UW z nią rozmawiała wczoraj. No to UW też mówiła, że ona mnie na Interpol poda, kurwa, podała, że już, nie? Że mnie na policję i tak dalej. No to kurwa, zgłasza sprawę na policję. Zrobiła mnie w chuja, mnie strolowała i zgłasza sprawę na policję. No kurwa. Olgita, no to nie chciała tylko dodać, jak dla mnie z to tych screenów wynika, że Wen miała problem do Janesa, bo dał jej bana i dlatego chciała z nim pogadać. Nie. I Tsune, zostałaś dodana na podium? Ej, Janys, ale ja ci nie groziłam, ja tylko stwierdziłam fakt. Że czyli podała mnie do Interpelu Wenmerka, tak? No i co? No może i tak. Robiła sobie ze mnie jaja i mnie podała. Ale Janys, wiesz co, ja ci powiem tak, udostępnianie zdjęć z Facebooka bez zgody użytkownika, to się nadaje już na zgłoszenie, zdajesz sobie z tego sprawę? Ale ona wszystkim zdjęcia rozsyłała. Ale nie, ty udostępniłeś bez jej zgody wszystkie zdjęcia z Facebooka, Elce. Także to się już nadaje na zgłoszenie. Nie, bo to było nie, to było prywatnie. Nie, to było prywatnie. Faktycznie tutaj akurat zgodzę się z przedmówczynią, bo należy pamiętać, że zgodnie z ogólną zasadą polskiego prawa autorskiego jego rozpowszechnienie wymaga zezwolenia osoby przedstawiającej na minimum udostępniania zdjęć na Facebooku, w Instagramie, no jest właśnie rozpowszechnianiem wizerunku. Dlatego na takie działanie powinieneś mieć pozwolenie osób, które są na fotografiach. Tak jest według polskiego prawa, ale faktycznie Wen jest za granicą, a ty jesteś w Niemczech, więc nie wiem, czy to... Prywatnie można wysyłać, nie można publikować. Nie publikowałem nic zdjęć z Facebooka publicznie. Jeśli prywatnie komuś wysłał, to nie złamał prawa, nic nie zrobił złego. Publikacja jest zabroniona. Można nagrywać kogo się chce, kiedy się chce, publikować nie można. Czyli ty, Janys, opublikowałeś? A jeśli Elka to zrobiła, to Elka jest odpowiedzialna za publikację. Ty wysłałeś do Elki na priv, tak? Nie powiem, czy wysłałem. Nawet jeśli wysłałem, to coś tego. Może ktoś ogarnąć swój mikrofon? Dziękuję. O, i narracja się nagle zmieniła. Nawet jeśli wysłałem i co z tego? Czyli co, wysłałeś? A ja ci tego nie powiem, czy wysłałem, czy nie. Dobra, Janys, przecież wszyscy słyszą, że się ściemniasz. Pytanie. Dobrze, Janys, tutaj jeszcze pytanie. Dobrze, czytaj. A, okej. Okay. Skoro to Janys czuł się zagrożony, to dlaczego ostatecznie to Wen wyrzuciła go z serwera? Ostatecznie Wenmerka, tak jak powiedziałem, wyrzuciła mnie z serwera z zemsty, że nie chciałem z nią rozmawiać, bo powiedziałem publicznie, ona mnie przerzucała do siebie, bo chciała ze mną rozmawiać. Ja z nią nie chciałem i powiedziałem, że ma się ode mnie odczepić, że jest świruską. Powiedziałem to do Luki Tuki i do Skaper Pro. Oni jej to przekazali i się odpaliła. Napisała pewnie do Marka, coś mu napierdoliła na mnie. Może mu pokazała cycki, nie wiem, co tam zaszło, ale było zarzucane, że oni... Ona w przeciwieństwie do ciebie taka nie jest. No nie, ona wcale, nie pokazuje. A mi pokazywała. Pokaż. Generalnie Janes, cały czas sobie zaprzeczasz. Co? To wszystko. Pokaż w takim razie. Daj udowód. Ale jaki dowód? Janes, białko na stół. Mam wrzucić jej zdjęcie w bieliźnie na minutkę? Przepraszam, pytanie Joe. Jeśli to miało być dla Becky z Janesa, to czemu Wenz wysłała mu swoje prywatne foty i filmy? I czemu uderzyła do Marka? No właśnie. Ja mówiłam tylko na chwilę, nie wrzucaj jej fot w bieliźnie na minutkę. Tak jak to było wcześniej, nawet jeśli ktoś ci powie tak, wrzucaj, nie wrzucaj, ponieważ to ty złamiesz wtedy. No tak, no nie będę tego wrzucał, no ale wysyłałam. Nie wrzucaj, ale wiesz co, no to i tak słabe zachowanie z twojej strony, publikowanie zdjęć, tak? Ale ja nie publikowałem, nawet jak do Eli bym wysłał, czy tam nawet do Rafatusa, powiem ci tak, wysłałem... Czemu kłamałeś, że to jest dziewczyna Marka? Kto? No ty. Jaka dziewczyna Marka? Jaka dziewczyna Marka? Napisałeś a propos Marka. O Wenmerce. Gdzie tak napisałem? No, nie wiem, czy dziewczyna jego, coś takiego. Gdzie to napisałem? No to Eli podobno. Nie napisałem Eli, że to jest jego dziewczyna. To czyja to jest dziewczyna w końcu? Nie wiem, no chyba Marka, skoro tak
A te Marek. Cycki, to jak z tymi cyckami były? Ona ci te cycki wysyłała, tak? Wysyłała ci te cycki, tak? Kto? No ta Wen. Wen? Ta. No zdjęcia w bieliźnie. I ty też jej cycki wysyłałeś? Nie, nic jej nie wysyłałem. Ja nawet nie prosiłem o to. Izabela ma pytanie do tego, co pytała się wcześniej o to wyrzucenie z serweru. Czy takie zachowanie, wyrzucanie z serwera jest zachowaniem cechującym prześladowcę? No wyrzuciła mnie z serwera, żeby mi na złość zrobić. Nie, Janie napisał. Wrzucił jej wczoraj zdjęcie w bieliźnie, dzisiaj już nie musi. W sensie powiem tak, że bycie prześladowcą i działanie takie na złość, jeśli dane akcje nie wywołują żadnego rezultatu pożądanego przez prześladowcę rezultatu, to może być właśnie jednym z efektów, coś takiego jak sprawienie, żeby ta osoba przestała istnieć w ogólnym takim otoczeniu społecznym. Czyli na przykład wyrzucenie z serwera, tak, byłoby takim aktem zemsty w celu właśnie wbicia takiego noża, bo teraz wyleciałeś z tego, to nawet z nikim nie porozmawiasz, z nikim nie masz kontaktu na tym serwerze. Więc tak, mogłoby to być zachowanie jak najbardziej. Jeśli chodzi o to pytanie, czy takim zachowaniem cechuje się prześladowca? W odpowiedniej sytuacji tak. Masz rację tutaj, no. A cofnijmy się w swoje, Janek. Kiedy wasze drogi się w ogóle zeszły? Ile czasu wasza znajomość trwa? Ale kurwa, zadajecie tyle same pytania cały czas, kurwa. To ja mi się wydaje, że to trzeba skończyć, bo... Ja lecą nie pierdol, głupoty dał nie. Przepraszam, Marek się odnosi. Pytania i ja nie będę odpowiadał już na te pytania, no. A sam robisz podium! Poczekajcie, Marek chciał się odnieść co do Wermerki, dlaczego tutaj nie ma. Wermerka pracuje w nieregularnych godzinach pracy. I ma wyjebane, że o niej mówicie. Praca odpowiedzialna jak niczyja inna, tylko w jej przypadku. Poznać osobę na Discordzie w takiej ciężkiej pracy, co zaszczyt. No ale czasem znalazła, żeby trollować Janysa, nie? Więc tak. Wtedy praca nie przeszkadzała. Chciałbym Dokładnie. To zauważyć. Więc albo jest A, albo jest B. No dobrze, powiedziała, że w nieregularnych godzinach, no może miała tam dłuższą przerwę czy coś, dobra, wakacje, inne tego typu rzeczy, no ale mimo wszystko wysłanie jakiegoś dowodu, czyli screenshota, to jest maksymalnie minuta. Nie, ona po prostu minuta nie to można powiedzieć, że się idzie kupę albo siku i w trakcie tego wysłać. Międzywymiarowy mam dla ciebie info, że to się działo jeszcze przed wakacjami i w czasie wakacji. I skąd ktoś wiedzieć, że rozpęta się taka drama z tego powodu? No każda dorosła myśląca osoba. Nie będę wszystkiego screenował po kolei, bo... Każda dorosła myśląca osoba, która postanawia strollować kogoś, kto jest jedną z najbardziej znanych osób w danym uniwersum, poza główną osobą. Ale proszę, nie przerywajcie sobie. Dziękuję. Nie, tylko po prostu chciałbym zauważyć, że ja nie staję po żadnej stronie, tylko po prostu zauważam nieścisłości, no. Ja chcę tylko ludziom powiedzieć, żeby spojrzeli na minutkę, bo rozmawialiśmy o tym zdjęciu w bieliźnie. Janes powiedział, że nie wstawił, a wstawił Kosu jeden z dowodów, że było wstawione to zdjęcie przez Janesa. Jest na minutce. Jest zamazane oczywiście. Ale udostępnione. Tak. Na pewno są osoby, które mogą potwierdzić, że to jest to samo zdjęcie. To jest to samo zdjęcie. Tak, ja mogę też potwierdzić, że to jest ta sama osoba. Dobrze. Więc no, proszę, nie wiem, Rafał jest tutaj i inne osoby, które prowadzą, więc oddaję głos. No ja mam, co ja mam. No zamazana twarz tu jest, to co ja mam ocenić. No dobrze, ale są osoby... Ale generalnie wcześniej był nawet screen z tego, że Elka wysyłała Marasowi. No dobrze, no ja o tym mówię, że takie dowody dostarczać, ponieważ tu możemy my zweryfikować, a tak słowa nieoparte dowodami są tylko randomowymi dźwiękami, które wydobywamy. Dobrze, wysyłam do reszty komisji. To wszystko. Od Izabeli. Dlaczego ktokolwiek ma uwierzyć w wersję Janesa, skoro
raz po raz obnażane są jego kłamstwa. No wiesz, no też ja jestem tutaj osobą bezstronną, ale też chciałbym zwrócić na to uwagę, że Janis jest osobą dosyć aktywną na Discordach, no jakby nie patrzeć, jest bardzo osobą kontrowersyjną, sami zresztą wiemy, ile numerów powywijał tam różnego rodzaju ludziom i wiemy, zdajemy sobie sprawę wszystko, że ma dużo wrogów. Ale poczekaj, poczekaj. I wiesz, no jakby nie patrzeć, no wiesz, to no wszyscy tam będą kurde jechali po nim, no wszyscy, nie wszyscy. Ale większość ludzi, wiesz, to jest tak zwany, kurde, system wzajemnej adoracji, że powstaje grupka, gdzie tam, kurwa, oni sobie robią pośmiechujki, w moim przypadku jest zazwyczaj tak samo, w momentach, kiedy na to pozwalam. I wiesz, tworzą się jakieś tam grupki, gdzie oni tam sobie, kurwa, na jego temat tworzą intrygi, więc to też na to z takiej perspektywy należy spojrzeć. Aczkolwiek, no tutaj jest wiele niestwierdzonych faktów, chcę powiedzieć. Przecież Janis jest dorosły, on chyba potrafi myśleć, chyba że się mylę. No, potrafi chyba ponieść konsekwencje własnych czynów. No i masz. Wrzucam kolejny dowód. Rodzice nim chyba nie zajmują. Chyba już sam mieszka i on już sam powinien ogarniać rzeczy. Proszę spojrzeć na minutkę. Bo wiesz, niego wszyscy za rączkę prowadzić nie będą. Witam, dobrze, już jestem. Cieszymy się, no widzę kosu już dokładnie, także... Słychać cię, słychać cię. Wątpliwości rozwiane. Tak. A co, ojej. No dobrze, Janis, no to czyli publikowałeś, mimo wszystko wychodzi na to. Nieprawda. No tutaj, kurde, Janis, też takie to teraz niewygodne fakty się pojawiły, dlatego że wiesz, co się nazywa matactwo w sprawie... Poprosiłeś tutaj jednego... Ja ci Janysek powiem, że ja mam bardzo silne uczulenie na takie właśnie kręcenie. No, troszkę mnie na osobę będzie zaczął. Przepraszam, komisja, jakie nowe dowody doszło, jak mnie nie było? Czy stało się coś? Okazało się, że Janis rozprowadzał zdjęcia i filmy dziewczyny, Wermerki. Janis, ale to kiedy nam mówiłeś o tym, że nie chcesz rozmawiać z Wermerką, jak zawsze byliśmy praktycznie z Wermerką? Kiedy? Wczoraj. Ale wczoraj? Człowieku, wczoraj. Ona do mnie na Discordzie nie byliśmy. Gdzie? Kiedy? Nie byliśmy z Lukiem przecież na Discordzie. Jak wczoraj. Przecież mówisz, przedtem powiedziałeś, że nam mówiłeś, że nie chcesz z Wermerką gadać. No bo nie chcę. No, ale że nam powiedziałeś, kiedy powiedziałeś? Luki Tuki do mnie wypisywał, kurwa, na innym koncie. Kiedy powiedziałeś? Tak jak ci powiedziałem, Luki Tuki do mnie wypisywał, to już było dawno, to nie było teraz, na dniach, tylko to już było, kurwa, nie wiem, wtedy co wyszedłem z tego serwera. Wtedy co z tego serwera wyszedłem, co ona tam wypisywała, że ja mam z nią wejść pogadać i pilnowała mnie co chwilę. Bo nie wrzuciliście tych screenów. Wrzućcie te screeny, te niżej, co mnie tam nagabywała, że on z nią rozmawiał. Widziałem to, ja to czytałem wszystko. Ja to wszystko czytałem. Ja wyszedłem ty mówiłeś przedtem, że mówiłeś mi i Lukiemu na głosówce, że nie chcesz rozmawiać z Wenmerką. Kiedy? Bo wy byliście. Był głosował Marka, był Skaper Pro, był Luki Tuki i ja powiedziałem, że ja z tą świruską nie chcę mieć nic do czynienia i tobie powiedziałem, Skaper Pro, że ją sprowadzasz, kurwa, tutaj. Przepraszam bardzo, ja mam ważne ogłoszenie. Janis, wiesz, że ja ciebie lubię, prawda? Tak. Mam prośbę, nie wyrzucaj członków komisji, którzy ci nie pasują. Dlaczego? Odbierz. Ja cię o to proszę, bo to nie jest wtedy obiektywne. Jest obiektywne. Ja tutaj kosa... Przecież tylko... Przepraszam, kto został wyrzucony? Kota nie ma. No. Nie wolno sobie na coś takiego pozwolić. Weźcie mu tą rangę. Czemu on ma w ogóle rangę? No, żeby mógł sobie po prostu wbijać, kiedy chce, bo czasami wyrzuca, wiesz? No to wy syreny będziecie go przenosić. No to tak to każdemu dajcie. Weźcie mu tę rangę w pizdu. Typhoon ma pytanie. To jeszcze. Prosimy o kosa, żeby dołączył do nas. Czy jest może kosu dostępny? No i chyba jest. Czy pamięta Janesek kiedy i czy w ogóle Wen mu coś proponowała, jakieś niemoralne rzeczy? Czy pamiętasz, Janes, czy kiedykolwiek ona ci coś proponowała? Nie. Jestem, zostałem wyrzucony przez Janesa za mówienie faktów. O, witamy Marka.
Kosu udostępnia prywatną korespondencję. Ja również chciałbym prosić o to, żeby nie była wyrzucona żadna osoba. A przepraszam, czy mogę zabrać głos? O, Marek jest. Poczekaj. I chciałbym też podkreślić, że nawet prywatna wiadomość, która jest dowodem, to osoba posiadająca taki dowód jest w obowiązku, żeby go nam przedstawić. O, jest Marek. Dziękuję. Witamy pan Krasny, witamy Marek. Zresztą, się pisze do komisji w trakcie sprawy, żeby tuszować fakty. Pan Krasny chciał się zabrać. No znaczy to jest ewidentne, no kurde, matactwo w sprawie, Janusz, co teraz ty robisz, i powiem ci, że jest wielki minus dla ciebie, co ty teraz w tym momencie zrobiłeś, dlatego że próbowałeś członka komisji śledczej tutaj, no nie wiem, co by dalej się rozmowa z tobą, z Kosem poprowadziła, gdybyś zaczął go na przykład przekupywać czymś, wtedy to już całkowicie zarzuty byłyby postawione. Surowa kara za to wyciągnięta była. Dobrze, pan Kracy, możesz się wypowiedzieć. Ja chciałem powiedzieć tylko jako adwokat Janysa, że mój klient mówi prawdę tylko jak się pomyli lub 29 lutego. Dziękuję. Janys, czy to jest twój adwokat? Mówiłeś, że nie bierzesz adwokatu na dzisiejszą. Tak, to jest mój adwokat. Witam pan Kracy. Spóźnił się niestety, bo miał coś ważnego. Miał inną sprawę. Miał inną sprawę, był na innej rozprawie, niestety się spóźnił trochę. Dostałam dowód w sprawie, aczkolwiek nie wyrażona chęć na udostępnienie tego. Już została udostępniona, ocenzurowana. Nie, zupełnie inny dowód, ale to zaraz to spróbuję rozegrać. Po prostu. Ubu, a zapytaj się, czy możesz po prostu przetoczyć. Dobra. Tego dowodu. No i tyle. Oj. Marek, czy nas dobrze słyszysz? Bo nie odzywasz się, nie słychać ciebie w ogóle. Nie wiem, czy mówisz. Powinno być słychać dokładnie, bo na laptopie jestem połączony. Tak, no super, cześć Marek. Witamy cię, Mareczku. Cieszę się. Macie mało czasu, bo mnie to denerwuje nieco. No to wyjdź stąd, jak cię denerwuje. W sensie tutaj nikt cię, Marku, tutaj dobrze, krótkie pytanie. No to szybko, mów. Wszyscy, niech każde krótkie pytanie. Marku, jaki był twój motyw przewodni wczorajszego nadania administratora twojego serwera WEN, która usunęła następująco Janysa oraz kilka innych? Znaczy tak, bardzo, bardzo dobre pytanie. Dlaczego dałeś jej admina i możliwości takie? No, ale bez jakiegoś poinformowania, bez niczego. Ale nie, wydaje mi się, żeby to wczoraj nadałbym tytuł admina tej osobie, tylko że 3 dni wcześniej, tylko że wczoraj tak. Ona miała taki odchył jakiś w stosunku do Janysa, żeby się na nim jakieś mścić. Znaczy, no, 3 dni temu, ale jaki powód był, że dałeś jej tego admina? Czyli to jest naprawdę już teraz jest wiele zmian w sprawie, no bo słuchamy właśnie ciebie. Dlaczego przez 3 dni miała administratora i nagle wczoraj akurat nagle dostał ban Janys z Rizonem takim, a nie innym. Nie wiem, czy widziałeś Rizon w dzienniku. Dlaczego tak? Tak, dziennik zdarzeń też czytałem dzisiaj, to powierzchownie troszkę szybko tak przewinąłem. Ale to ma być jakaś ujma na honorze, że ona zbanowała Janysa, no to chyba dobrze się stało. Przecież tylko, że ona przy tym zbanowała jeszcze kilka osób, które po prostu się nawinęły podczas tego, gdy zaczęła banować. Marek, czy dałeś jej admina na swoim serwerze tylko dlatego, że między innymi dlatego, że jesteś adminem też u niej na serwerze? To jest takie vice versa, ale bez żadnej zależności. Nie powiem dlaczego, no. Zakazałem jej się bawić na moim serwerze, żeby te znaczące osoby, takie widowiskowe, czyli wyróżniające się z tłumu, żeby musiała nad nimi kontrolę jakoś brać. Nie, niech zostaną. Ona już wszystko wie, no to żeby już teraz się nie znęcała w swoich prywatach na czyjś osobę. Czyli ty sugerujesz, że wczorajszym zachowaniem WEN w stosunku co do Janysa to było znęcanie się, dlatego że go zbanowała po trzech dniach swojej służby u ciebie na serwerze jako administrator? Tak, bo nie wiem, dlaczego tak zrobiła. No, to według ciebie było zdęt. Był zdęt na Janysie, tak? Ale ciężko mi teraz dostarczać pan dowodów, o czym my rozmawialiśmy wczoraj, no to teraz to będzie... Znaczy, jeśli to jest powiązane, Marek, ze sprawą, to przydałoby się jednak przedstawić te dowody. No, Marek, wczoraj napisałeś u Eli. Jesteś zobligowany mimo wszystko. U Eli napisałem?
że karny Jerzyk za skurwysyństwo i kłamstwa. Janus. Ale do kogo to? Do Janusa. Do Janusa to napisałeś. Ale ja miałem bana we wczesnych godzinach porannych. No to czyli 11 już dostałem bana chyba wczoraj. No ale chodzi o treść. Chodzi o treść tego, co było napisane. Od bo Janus się zapytał, dlaczego Jerzyk dostał bana. Karny Jerzyk za skurwysyństwo i kłamstwo. Pamiętam to. No. No to dlaczego, jaki karny Jerzyk od Wenmerki? Za co? Bo ona tak twierdzi, tylko Janusz, po pierwsze, ale ty cały czas mówisz, że ona cię prześladuje. No dobra, Marek. No to posłuchajcie dalej. Dlaczego no, większość kobiet na serwerach jest taka zła na Janusa? No bo przegłupał już na przestrzeni wielu miesięcy. No to... Dobrze, Mareczku, przerwę na chwilę. Janusz, czy mógłbyś wyjść i wejść, bym osoby jest tutaj cię nie słyszał? Nie, no słychać mnie chyba. Ale no, niektórzy mają po prostu problemy. Nie wiem, czy to powinien się pierdolić coś takiego. Ale nie, to te osoby muszą wyjść. Te osoby muszą wyjść, tak. Jeśli kilka osób słyszy, a kilka nie, działa, to te, niestety. Które nie słyszą. No to trudno. To nie wiem. Może, no to nie, może, nie, bo to, jak wyjdziesz, to już nie wrócisz, kurde. Jak wyjdziesz, to już nie wrócisz, pamiętaj. No. Może masz. Ja już nie wrócę, bo mam moderatora, czyli to jest jedno kliknięcie, no dwa. Marek. Nie mam już, bo mi zabrali, kurwa. Marek. Ja rozumiem, że jest wiele kobiet, ale tutaj chodzi o Wenmerkę. I z tego, co wiemy, ty ostatnio, z tego, co mnie słuchy doszły, Marek, to ty ostatnio troszkę tam się skumałeś z nią, że tak to ujmę. Tak, i ja bym chciał wiedzieć, czy może wypowiadała się jakoś prywatnie z tobą w rozmowach na temat Janusa. Na temat jego? No dobra. No, to teraz... takie rzeczy. Bo nie obchodzi mnie, co między sobą prywatnie pisaliście, to jest wasza sprawa. Chodzi tylko i wyłącznie o Janusa i tak. Nie było między nimi żadnego porozumienia ani sympatii. Tyle wiem, bo Janusz powiedział trochę za dużo, albo tekstowo, czy słownie, gdzieś na jakichś głosówkach, że to nie było do zaakceptowania w jej mniemaniu. Ale pisała do ciebie prywatnie coś na ten temat? Nie, prywatnie my nie piszemy do siebie, tylko rozmawiamy sobie na głosówce, wejdziemy sobie na kamerkę i tylko tyle, nie? Dobrze, no to i ona mi opowiada, co u niej w pracy się działo, ja opowiadam, co u mnie się w pracy działo i popijamy sobie piwo i nic więcej. Janusz powiedział za dużo na temat czego? Bo powiedziałeś przed chwilą, że powiedział za dużo, ale na temat czego powiedział? Na temat ciebie, na temat Wen, czy kogo? Nie. Teraz co pierwsze mi na myśl przychodzi, no to rozrabiał w internecie, chodzi o to pewnie tak. Nie, chodziło o to, co powiedziałem na Wenmerkę, jak mnie wciągała na głosówkę, że ma się ode mnie świruska odczepić. Ja nie mam pojęcia, co o czym wyście jeszcze chcieli to wtedy rozmawiać. Ale kurwa, dobra, teraz chwilę czasu. Jak nie masz pojęcia, skoro robisz wyjebę teraz Janusowi? No, dałeś jej się przekonać. Ja jesteś takim jego kurwa kolegą z Janusem, a teraz co robisz? Kolegą? Janusz się wytrafuje. To jednak nie jesteś jego kolegą, tak? Nie jestem, ale zobaczycie, co się będzie działo za jakiś czas z Janusem, bo mi się wydaje, że Wenmerka nie odpuści. Bo, no dobrze, okej, Marek, bo mówisz, że z nią prywatnie nie rozmawiasz, tyle, że Janusz, sobie pogadacie. Za jakiś czas będzie się Janusz chwalił, że go policja znowu dojeżdża. No dobrze, Marek, ale to powiedz mi, dlaczego Ela umieszcza zdjęcia i ogólnie pisze negatywnie na temat Wenmerkę? A z czyjej innej ręki mogłaby otrzymać takie zdjęcia? Ja otrzymałem zdjęcia Wenmerki od Janusa, bo poprosiłem o to, bo się zainteresowałem nią jakiegoś czasu temu, miesiąc, może dwa. Ale gdzie dostałeś? Czyli jednak na prywatnie dostałeś. Rozmawiasz z nią prywatnie. Tak. Mi się wydaje, że jednak rozmowa powinna być prowadzona z Janusem, skoro temat dotyczy jego. No bo tak, ale Marek wchodzi i mówi, nie wiem. Ale mówi, że nie wie. Janusz, ty masz... On nie tak... wie. No już wyszło, że kręci trochę i rozmawiają prywatnie, zdjęcia mu wysyłała, więc chciałbym wiedzieć, dlaczego też Elka mówi, że to Marka jest nowa dziewczyna. I skoro to jest jego nowa dziewczyna, to myślę, że Marek jest bardzo dużo informacji posiada. No bo Janusz za bardzo się sprzedał. Z czym się sprzedał? No ze swoimi intencjami chociażby wobec niej i teraz jest Janusowi kurwa przykro. Ale ty jako jego kolega kurwa powinieneś stać za nim. A ja nie mam. A nie jakąś dupę obcą wybierasz, kurwa. No myślę, nie masz dupy, bo jesteś alkoholikiem, kurwa, i robisz za każdym razem to samo.
To przecież jest od samego początku był z tobą, jak ten serwer stworzyłeś i stoi za tobą murem. Ale ja nie będę trzymał takich ludzi przy sobie, kurwa. Ty jesteś pojebana. Wolałbym teraz porozmawiać z jakąś normalną kobietą. Wcale komunikowany. Ty może jesteś normalną jakoś? No to możesz stąd wypierdalać, jak ci się nie podoba. Nie jesteś gwiazdą tutaj. Bardzo dobrze. Marek, jeszcze tylko pytanie. O kurwa. No ej, Marek był i on mógł wnieść całkiem dobrego... No wniósł, kurwa, ciemne światło na ciebie, no ale, co ty gadasz? No ja chciałem się zapytać, czy kurwa, czy on z tą kręci, z tą Welmerką, czy nie? No co on ci odpowie, kurwa, jak on jest pewnie wypity? Przed powiedział, nie wiem, Janys, nie jesteś moim kolegą, kurwa, a ty za nim murem stoisz. Że to jest za każdym razem to samo. On zobaczy jakąś dupę nową i jest zapatrzony. Później mówi, przecież to był troll, ja tylko dla beki wysłałem jej chuja. Aj, kurwa. Oj, przepraszam bardzo. Kurwa, dobrze powiedziałaś, no, bez kitu. Janys, ale ty się dziwisz, dlaczego cię wywaliła, nazywając ją psychopatką? No a co? Ale, ale ja wyrzucałam jej, kurwa, 7 razy mnie rozłączała i mnie później przepierdalała do siebie, kurwa, żebym z nią rozmawiał. Ciekawe, no, ale ja uważam, że jakieś prywatne niesnaski nie powinny być przekładane na serwer i no, to chyba nie jest częścią regulaminu, więc nie powinna banować. Powinna zablokować Janysa u siebie, to wszystko, a nie go wyrzucać całkowicie. Dlatego tak, nadużyła swojej władzy. No przecież na innych serwerach też mówi, że ona jest psychopatką, halo? No ale to nie ma znaczenia, to ale nawet gdybym ja był właścicielem, adminem, gdziekolwiek i ludzie by mi mówili, że jestem psychopatą, nie wyrzuciłbym ich, ponieważ to jest mój personalny atak na mnie, nie na serwer. Więc dlaczego ja mam ich karać poprzez usuwanie ich z serwera? Ja mogę ich zablokować i proszę bardzo, i to jest maksimum, jakie ja mogę zrobić. Ponieważ na poziomie prywatnym zostałem zaczepiony, nie serwer. Na serwerze te osoby mogą przebywać. Przepraszam, Skyper Pro, idź zobacz vlogi, skoro jesteś adminem. Zobacz vlogi, że to już nie chodzi o Janysa, tylko kilka osób poleciało, bo tak. Dziewczyny się pytały dlaczego, ale miałam się Marka teraz zapytać, skoro był, ale Marek wyszedł. Powiem tak, vloga jest 5 osób, 6 została zbanowana o 11. Nieważne, ale ona to zrobiła, jeden ze drugim zaczęła po prostu banować. Wiem. Przepraszam, ja tutaj tak. Mam nowy dowodzik, ale to tak na boczny taki, poboczny, przepraszam, wrzucam go. No dobrze, to przeczytam. Tajfun, ja ci pisałem wczoraj, dlaczego wam dała bana. Chyba wam pisałem, że dała wam bana, że ją z serwera wywaliliście i nazwaliście Lukiego przedupasem. Kogo? Lukiego. Ja nie nazwałam go tak, to nie my. Jakie wiadomości były usuwane na DCL do Nyson? Przybliż, bo nie wiem. Wczoraj były mnóstwo wiadomości usuwanych przez bota, przez Wermerkę, bo ja mam logi wszystkie. Były usuwane Janysa wiadomości. Właśnie, a dlaczego były usuwane? Skąd ja mam wiedzieć, jak dopiero o 19 wróciłem do domu? No dla mnie to w ogóle dziwna taka sytuacja, że kobieta, no popatrzcie, ja wam opowiem, jak to wczoraj wyglądało u Marka na serwerze. Siedzimy sobie tam na głosówce, kilkanaście osób, tam gadka, szmatka, tere, fere, i nagle wchodzi, kurde, wiesz, ja w ogóle nie wiem, o co chodzi, ja w ogóle nie wiem, znika on, pisze mi, że bana dostał, Janys. Patrzę w ten dziennik zdarzeń, jakaś się zwenia, pierwszy raz osobę w ogóle na oczy widzę, bo co tu chodzi, pisze do Marka, on nie odpisuje, nie wiem w ogóle, zaraz dostaje Tajfun bana, ja dobrze pamiętam, Nari tam, i to dla mnie w ogóle też jakaś groteskowa sytuacja, że dziewczyna ma tutaj tą administratorkę od kurwa 3 dni, no i nagle coś jest takie, za jakieś tutaj zarzuty ma do Janysa i nagle kurde banuje ją i przy okazji rykoszetem dostaje się Nari tak. I temu Tajfunowi. No to ale Azrael, bo widzę co Azrael napisała. Azrael, jeżeli wiem coś na temat danej sytuacji, nie będę siedział cicho. Jeżeli nazywasz to obroną, spoko, ja nie będę to wnikał. Ja powiem ci tak, przepraszam, chwila, bo to tutaj jest ważny temat. Kosu, w związku z czym są te wiadomości? Jakby kto to pisał, możesz to powiedzieć, czy nie? Tam jest napisane, napisz do Lilia. Aha, bez kitu. Jest dowód jeden, no, UW wrzuciła. Czyli wychodzi na to, że romans jest pomiędzy, Marek między innymi przyznał się do romansu z Wenmerką.
A tego, chciałbym, Rafał, chciałbym też zauważyć jedną rzecz propos tego takiego raptownego i banowania randomowych osób. Jest taki film, Snajper bodajże się nazywa, chyba Snajper, czy John Wick, nie John Wick, tylko jak inny, inaczej, o snajperze w każdym razie. I chodzi o to, że żeby ukryć jedno celowe morderstwo, zabija się jeszcze kilka randomowych osób dookoła. Tak samo i w tym przypadku, chcąc zbanować jedną konkretną osobę, tylko ją, no to banujesz ją i kilka innych jeszcze osób, żeby to wyglądało na taki dziwny akt uniesienia czy coś, że raptem od tego coś odbiło. No spoko, ale w tym momencie mówisz, że Wenerka to jest idiotka. No, znaczy sugerujesz, że jest idiotką, no bo stary nalazł. Przecież to prędzej czy później by wyszło na jaw, o co tutaj chodzi, nie? Przecież to my nie jesteśmy starym w filmie Snajper, wiesz? No tak, ale chęci i zachowania mogą być podobne. Ja też pragnę podkreślić jedną rzecz, bo to też jest problematyczne. Tutaj cały czas pada argument, że Wen sobie cisnęła bekę z Janysa, ale też pragnę przypomnieć, że jeżeli byłoby to na odwrót i to mężczyzna cisnąłby sobie bekę z kobiety w ten sposób, to byłby wielki lincz na niego, nie? To też należy uwzględnić. Więc proszę nie traktować tego w taki sposób, że jako pośmiechujki i tak. No ja rozumiem, że są osoby, które nie lubią Janysa i mogą się teraz z tego śmiać, ale tak... Ale bądźmy obiektywni. No, tak... Postarajmy się przynajmniej. Można raz powiedzieć, pośmiać się i a nie, że cały czas bębnić o tym. No właśnie. I tu jest też, kurde, orzech do zgryzienia. Tylko tak jak powiedziałem, ja mówię, nie ma dowodów świadczących o tym, że faktycznie go trollowała. No ale widać, właśnie. Marek, jest screen z Markiem, czyli Marek między innymi napisał, że Wenmerka do niego przyjedzie, czyli coś mu musiała naobiecywać, bo mi obiecywała, jakieś rozmawiałem z Markiem i mi mówił, że Wenmerka obiecała, że do niego przyjedzie. Marek mi to powiedział. I tam na screenach na dole też to widać, czyli Marka sobie obkręcała wokół palca. Ale jeżeli Wenmerka do niego nie pojedzie, no to znaczy, że z Marka sobie robiła jajca i uknęła intrygę, no co. A Janes, jak ty się odniesiesz? Czekaj, bo sobie tutaj do mnie wypisują. Ale dobra, zacznę od Typhoon. Argumenty mówię ci, jakie ona mi powiedziała, dlaczego wam dała. Następnie do Azrael, że dostaje dowody pod nos, że ona odwala i twierdzi, że nigdzie tak twierdzę. To jest kolejne i nikogo nie blokowałem. Dobra, dlaczego tak wracając, Janys, swoją drogą, jak ty się odniesiesz do słów Marka, co powiedział na twój temat, że nie uważa cię za kolegę, że za dużo przeskrobałeś i tak dalej. Dalej za nim będziesz murem stał? Nie wiem, ale zrobiło mi się przykro. No widzisz, to jest ta choroba alkoholowa. Że się na mnie wyjebał. On się zachował dokładnie w stosunku do ciebie, tak jak do mnie. To jest sama sytuacja. Czyli mimo wszystko Uwuk też troszkę przyznać, że wykorzystałeś sytuację, żeby nakrzyczeć na Marka. Bo jesteś... Kurwa, na jak? No co? Nie będę. No ale chyba trzeba słuchać, bo taka prawda jest, że Janes stał za Markiem murem od samego początku. I było od samego początku, gdy jego serwer ten został mareczkowo stworzony i no, wyjebał się przy pierwszej okazji, gdy jakaś kobieta się nawinęła. No, ja też to widzę, no. To jest Maras. No Maras ma akurat dużo za uszami, ale no jeżeli teraz... jeżeli miałabym to kiedykolwiek poruszyć, to musiałby tutaj być, bo jestem ciekawa jego reakcji. Bo możemy wspominać stare czasy. Czyli moi kochani, podium. Słuchajcie, teraz jest taka mnie myśl przeszła, kochani moi. Marek z Janysem byli kumplami od, można powiedzieć, pierwszego serwera Discordowego i podzieliła ich jedna kobieta. I teraz takie pytanie moje do was, jak myślicie? Czy to była wina tej kobiety, czy to wina Janysa albo Marka? Nie, no czemu kobieta ma być winna? Ja Marek jest naszym facetem. Ja myślę, Rafał, że to dwójeczka. A to też pragnę uwzględnić, że to nie jest pierwszy raz, kiedy Marek się tak zachował do Janysa, bo już były wcześniej takie sytuacje. Marek jest chorągiewą. Leci tam, gdzie mu wygodnie, a później przeprasza. Tak jest za każdym razem. No, Elka jest suką, Elka jest dziwką. Następnego dnia, no, jak mam szansę wylizać jej patelnię, to pojadę do niej. Myślisz, że jej lizał? Nie, chyba. Jakie nożyczka miał wcinane? Co ty, Marek jeszcze nie odłożył na jeszcze jeden ten bilet. Korabiol, ja nie robię z niego świętego człowieka, ale no, mówię po prostu jak jest.
To nie jest zrobienie z Janysa świętego człowieka. No nie, 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 ale ja też nie, ja to tak samo i ja, tylko nie będę ale... wzywać czegoś, czego... Bo taka jest prawda, że bardzo jest wygodne oskarżyć Janysa o wszystko, bo jest po prostu bardzo nielubianą postacią w uniwersum, ale no, bądźmy jednak obiektywni. Ale niech bierze odpowiedzialność za to, co mówi. Dokładnie, no nie mówię, że nie. Jeśli potępiacie jakieś zachowanie, to później, gdy nadarza się okazja, to sami nie zachowujcie się w taki sposób. Właśnie, czyli widzicie, i to jest taka... Nie to, że jestem narcystycznym człowiekiem, nie to, że ja sobie jakieś zasługi przypisuję, ale komisja śledcza to była... Nie wiem, to ja chyba wymyśliłem komisję śledczą. Zobaczcie, ona bawi i uczy. Bawi nie, i... nie, Rafał, nie, Rafał. Narcystyczny to jestem ja, ale jestem narcystyczny, ponieważ mam ku temu powody. No dobrze, no nieważne, kto jest narcystyczny. Tu adwokat Janysa, chciałem jeszcze raz zabrać głos. Witam. A ty go nie wyzywałeś ostatnio? Janys jest kompletnie niewinny, bo stara zasada mówi, gdzie diabeł nie może, tam babę pośle. Ty, pan Kracy, a ty ostatnio wszedłeś i go wyzywałeś, że do więzienia go wyślisz, że go w dupę będą ruchać. Ja tego nie pamiętam. Co to za prawo? bo ty spałeś wtedy. Ale zajebiste. Darek jest jego adwokatem, Janys to potwierdził, więc nieważne, jakie są ich relacje prywatne i co oni tam planują. Tak. No tak tylko mówię, że śmieszna sytuacja. Śmieszna, ty jesteś. Dobra. Super. Ale żeś podsumował. A Darek to nie jest byle pionek, tylko to jest kurwa poważny biznesmen i widzisz, że to jest normalna sprawa, że tacy ludzie jak oni, jak Janys i Daro się czasami sprzeczają i tak dalej. No. Ty, wyjebał go ktoś, czy wyszedł? Wyszedł. O. Wyszedł, no. Ja pamiętam, jak wszedł. Janys, będą cię jebać w tym więzieniu. Ty kurwa, fałszywa. Ale Uwu, przyznaj to, że ja znowu nie wymyśliłem niechcący. Widzisz, tutaj takie rzeczy jak komisje śledcze, one bawią i uczą. No kurwa, te komisje to jest akurat złoto, przyznaję. Bawią i uczą, czyli widzicie, kochani, ja tak przepraszam, tutaj minuta dosłownie mojego tutaj... Proszę o serduszka na czacie dla Rafała. Ja dziękuję bardzo, dziękuję bardzo wszystkim. Ja chciałbym tylko zaznaczyć, że ja to zrobiłem dla was. Ja bym bardzo was prosił, słuchajcie, bo jeszcze raz o tym powtórzę, ja będę musiał powtarzać ten praktycznie co każdym, dosłownie 30 sekund wam zabiorę, 40, może 50. Słuchajcie, kochani moi, bo tutaj właśnie o to chodzi. Nie rób drugiemu temu, co tobie niemiłe jest. Tutaj chodzi o rozwiązywanie problemów, o to, żeby wam się lepiej działo, no bo chciałbym zacytować tutaj słowa wybitnego marszałka Józefa Piłsudskiego. I ten stróż zamiatujący ulicę i ministrów rządzących krajem dla wspólnej pracy. I gdyby wzajemnie, lojalnie się zdyscyplinowano, jakżeby inaczej życie wyglądało. Tak powiedział nasz marszałek Józef Piłsudski, słuchajcie. Dlatego chciałbym, żebyście co każdą komisję śledczą, żebyście wyciągali wnioski ze spraw, które tutaj prowadzimy. Właśnie. Dziękujemy teraz bardzo. Jest bardzo istotna kwestia. Kwestia, czy poruszamy to dalej, czy zrobimy sąd jutro. I to zrobimy sąd w sprawie Wenmerki i w sprawie Chestera. Czemu ty się, Rafał, kurwa, w Murańskich musisz bawić zawsze? Chestera i Wenmerki? Czemu ja jestem Murański? No ja myślę, że zaraz będziesz trzeba ogłosić w końcu jakiś wyrok, żebyśmy nie byli gołosłowni. Więc myślę, że czas do jutra nam wystarczy, by wszystko zweryfikować i oczywiście, wydane zostały nam dwa wyroki. Tak jest, oczywiście publiczność też będzie miała w tym duży udział. I właśnie, co do publiczności. Ponieważ w sprawie Chestera pojawiły się nowe osoby, pojawiło się też dużo dowodów, więc no... To już nie chodzi o sam konflikt z Ananasem, tylko no... Więcej osób pokrzywdzonych się odezwało. Sprawa jest rozwojowa, że tak powiem, i myślę, że nawet Ananas już nie będzie w to mieszana. Nie będzie. No bo ta sprawa miała być zamknięta już z Ananasem. Tak, myślę, że już dajcie. Czyli innymi słowy, chcecie powiedzieć, że tamta sprawa zostaje zamknięta, ale ze względu na nowe dowody, jakie ujrzały tak światło dzienne, tak, będzie dokładnie nowa. Chester przeciwko kobietom. Ludziom.
przeciwko prokuratura. No, no że tak powiem, prawdopodobnie będzie operacja stulejki fundowana. Przez doktora to trzeba jeszcze Marka zawołać do tego. Przez doktora Dymkowskiego. Korabio 12 tylko chciał dodać, to do UWO było skierowane, nie róbcie teraz, w sumie do nas, nie róbcie teraz z Janesa na podium jakiegoś godnego człowieka. Najpierw się wyjebał na Rafała, później straszył śmiercią Albusa, wyzywał ludzi, żartował z gwałtu, wrzucał filmik z gwałtu. Przestańcie tego idiotę stawiać na pedestal. Dobra, to ja bym chciała odpowiedzieć. Ja osobiście Janesa lubię, ale nie można mi w tym momencie zarzucić, że ja go stawiałam, jakby był jakiś niewinny, bo no, nie było tak. A ja mogę dodać, że tutaj cała ta sprawa, czy debata, czy jak to nazwiecie, podium, dotyczyło Van Merke i Janysa, a nie innych rzeczy, które Janys robił. No tak, no. Na pewno uważam, że trzeba było jeszcze zrobić sąd w sprawie akrobaty. To jest ciężka historia. Tak, i tutaj nie decydowaliśmy o tym, czy Janys jest zwyrodnialcem, którego trzeba skazać, czy tylko jak wygląda sytuacja pomiędzy tą dwójką. No ja też uważam, że to, co Janys robił wcześniej w internecie, nie ma znaczenia, ponieważ sprawa się nie tyczy tego i też nie uważam, że ktoś go tutaj bronił, więc... Tak, i wydaje mi się, że powinniśmy już odpuścić temat na dzisiaj. Niech każda ze stron to przemyśli. Jutro możemy ewentualnie dokończyć i wydać wyrok po prostu. A jeżeli macie jakieś dowody, przesyłajcie do nas. Tak, znaczy, do komisji. Najlepiej do Paluszka i do UW albo do KOS-u. Znaczy, tak, Ben Merkarz mnie na policję zgłosiła, to nie wiem, czy jutro po mnie nie zapukają, czy będę, bo zgłosiła mnie na policję, że mnie trollowała tak i robiła ze mnie jaja. Robiła sobie ze mnie jaja to i mnie zgłosiła. To nie działa. Najważniejsze, żebyś wszystko nagrywał, żebyśmy mogli później je wyciągnąć. A ja mam sprawę, proszę, jeżeli ktoś to nagrywa, ja wam nie dam bana, ale proszę się do mnie odezwać na privie, wynagrodzę to, nie wiem, blika mogę wysłać 2 złote. To po co? Nie, wiesz co, bo wydaje mi się, jednej że będzie tam. Na ciepły... Nie, tam na pewno będzie na ciepłym kominku. To. Ale przecież ciepły kominek to jest mój kanał. A co? Przecież nie wiedziałam. A co z sprawą niejakiej Martyny? To Marek będzie zadowolony, jak usłyszy to. No wow. Tak pisali w różnych miejscach, że ciepły kominek to jest mój. No ale Weksel też mówiła, że to jej kominek jest. No to wiecie, to jednak jest wielu właścicieli. Ustalcie wersję. W różnych wersjach też mówili, że UWO ma 15 lat. Nie no, Marek mówi, prawda. Marek ale mówił, że ciepły kominek jest mój. Marek mówi, że ciepły kominek mój jest. Więc no jest paru właścicieli, to jest konspira tak naprawdę. I 15-latka się bawi.